Okej. Okay. Dzień dobry wszystkim na 26. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Dzisiaj liderem śniadania jest Magda i zaraz Magda pociągnie tematy różne. Tematem jest plemię, moje plemię, co to jest, trochę wokół dyskusji na bazie Spotify'a. Turkusowe śniadanie jest to inicjatywa globalna, bo w całej Polsce, z drugiej strony lokalna, bo w poszczególnych miastach. W tej chwili jesteśmy bodajże w sześciu, w siedmiu, w ośmiu. Tak naprawdę to jest Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Cieszyn, Kalisz. Chyba wszyscy. W tle tam nogami przebiera Lublin. No i zobaczymy, może jeszcze ktoś będzie się dołączył. I z mojej strony to wszystko na teraz. Magda, scena jest twoja. No cześć. Dzisiaj to, o czym myślałam, żebyśmy porozmawiali, to właśnie o takich trochę drożach i bezdrożach turkusu, to trochę to, co Daniel, ty już czytałeś w książce. Pewnie ta wiedza, którą już tam wyczytałeś, na pewno się nam przyda i się okaże, że może ty będziesz na dzisiaj liderem naszego śniadania. Bo tak sobie pomyślałam, oglądałam i Andrzej wrzucał nawet linki do takich dwóch krótkich filmików, gdzie Spotify opowiada o swojej kulturze. Nie wiem, czy mieliście okazję sobie w te filmiki zerknąć, czy mieliście czas, albo gdzieś tam wam się pojawiły na uwadze. Rozumiem, Ja że zdążyłem obejrzeć połowę pierwszego. Niestety tak dopiero samo. dzisiaj rano tam zajrzałem. Połowa pierwszego. Okej, no to właśnie trochę wokół tych będziemy gdzieś tam sobie tych filmików rozmawiać. Raczej nie będziemy ich puszczać, raczej pójdziemy sobie w dyskusję, a ja tam opowiem wam ewentualnie to, co sobie powyciągałam. Więc będziemy dzisiaj wokół takich ram turkusowych rozmawiać i będziemy się zastanawiać, jak to właśnie jest z tym turkusem, czy z holakracją, czy samoorganizacją, czy agilem, bo to są tak tematy bardzo mocno powiązane. I trochę sobie pogadamy o tym właśnie, czy to jest tak, że są jakieś takie rzeczy, które muszą w tych organizacjach funkcjonować, czy to jest tak, że jednak każda z tych organizacji trochę musi po swojemu. Więc gdzieś tam dzisiaj będziemy w tych tematach, trochę będziemy mieć pracy w podgrupach, bo chyba jest na stylu, że uda nam się zrobić dwa jakieś takie pokoje wirtualne, jak myślisz, Andrzeju? Chyba tak, nie? Na zdrowie. Tak, potwierdzam. Tak mniej więcej tyle chyba tytułem wstępu. Czy muszę mówić coś o sobie? Jak Macie chcesz. jakąś taką potrzebę? Ja ciebie nie znam, więc musisz coś powiedzieć. Więc muszę. Ja się nazywam Magda Woźniak. Na co dzień pracuję w obszarze people function, czy obszarze ludzkim w dużej firmie, korporacji międzynarodowej. A tak prywatnie, jakby samo turkusem, zarządzaniem, samozarządzaniem, agilem, jak mocno się interesuję, bo dużo współpracuję z takimi zespołami. Miałam też bardzo taką dużą przyjemność zobaczyć, jak firma, w której zaczynałam pracować, w pewnym momencie zaczęła przechodzić z waterfalla na agile. I pamiętam te dyskusje ludzi, którzy jeszcze nie rozumieli tego agile'a, jak mówili: o, wchodzimy w ten agile, bo to jest teraz modne i jak w to nie wejdziemy, to rynek nas nie będzie chciał. I jakoś tak w ogóle nie widzieli w tym wartości. Uważali, że robimy to, bo musimy, bo taka jest moda. A teraz, jak rozmawiam z tymi ludźmi, to sobie jakby już nie wyobrażają świata bez pracy w Agile'u, bez pracy, gdzie oni dostają projekt do zrobienia i muszą go zrobić. Oczywiście jakby u nas w firmie też jest jeszcze duża droga do tego, żeby zespoły były w pełni samozarządzalne. I też jest dużo problemów związanych z tym, że czasami ludzie nie chcą tej samoodpowiedzialności i samozarządzania wziąć na siebie. No ale jakby to jest taki temat, który mnie mocno interesuje, stąd też mój udział w turkusowych śniadaniach i stąd też to podczepienie się pod turkusowych aktywistów w Łodzi i włączenie się do tej grupy. To tak może chyba tylko tyle o mnie. No to co? No to zaczynamy. Na początek może włączymy ankietę, tak żebyśmy wiedzieli, bardzo krótką, jednopytaniową ankietę. Tutaj już ją załączyłam. Ankieta dotyczy tego, czy macie kontakt z agilem, ze środowiskiem agilowym, czy pracujecie w nim, jak to u was wygląda, tak żebyśmy mogli sobie. No, można wybrać kilka odpowiedzi, rozumiem, tak?
Dobra, mamy tutaj. Dobra, chyba wszyscy zagłosowali z tego, co widzę. A ci, którzy mogli, ja nie mogłem, więc nie głosowałem. Ja też nie mogłam. To są wyniki nasze, czyli tak, 50% osób z naszych dzisiaj tutaj uczestników zna i pracuje Agile, pracuje w Agile'u. Są osoby, 25% wie, jak się pracuje, bo widziało i ten. No to czyli jakby rozumiem, wiem, z tego co widzę, to o samym Agile i środowisku pracy Agile'owej chyba dużo mówić nie mówimy, mówić nie musimy. Pytanie do tych osób, które znają Agile'a tylko z teorii. Czy chcielibyście coś o tym Agile'u posłuchać, usłyszeć o tej formie pracy? Czy ta teoria, macie poczucie, że wam wystarcza, że wiecie? Mi raczej wystarcza. Przynajmniej jak będzie potrzeba, to będę pytać najwyżej. Mhm. Okej, okay, no to ja rozumiem, zakładamy, że wiemy, o co z tym Agile'em chodzi. Zapytałam o Agile, bo jak szukałam i przygotowywałam się do dzisiejszego śniadania, to dokopałam się do takiej informacji, że holakracja, czyli organizacje też samozarządzające się, z którymi Energized Polska jest mocno związany i które też promuje, to są w ogóle organizacje, które ktoś wymyślił po to, żeby móc osobom nie ze środowiska IT dać możliwość popracowania właśnie w takim w środowisku samozarządzania się w takim agile'u, więc to była też dla mnie jakaś taka nowa informacja, że holakracja to jest taki właśnie sposób przeniesienia tego agile'owego życia do innych organizacji, które nie są ze świata IT, a chciałyby tego doświadczyć. I też o tym mówię, bo jak sobie szukałam o tym Spotify'u, to informacji, to ze Spotify'em mi się łączyły takie rzeczy właśnie jak agile, jak holakracja, takie zjawiska się pojawiały, więc też chciałam zapytać właśnie o to, czy ten Agile jest wam znany i czy będziemy musieli wprowadzać to pojęcie, ale rozumiem, że nie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą bym chciała dzisiaj jakby dotknąć i zanim przejdziemy dalej, to chciałabym, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali nad Spotify'em, nad tą organizacją. Nie wiem, czy organizacje znacie, czy oni pewnie znacie na pewno z produktu. Ja sobie tak poszukałam o tej organizacji paru informacji, będziemy się dzieje wokół tej organizacji kręcić, może zanim przejdziemy dalej, to taka pierwsza rzecz, którą gdzieś tam sobie o tej organizacji pomyślałam, doszłam do informacji, które są dosyć mocno dostępne, to w pierwszej kolejności ich misja. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak oni określają swoją misję, jest to bardzo spójne. Wydaje mi się, że i na zewnątrz, i na wewnątrz, bo tak jak widzicie, misją Spotify'a jest odblokowywanie, nazwijmy to odblokowywaniem potencjału i ludzkiej kreatywności poprzez to, żeby milionom kreatywnych artystów dawać możliwość życia z ich sztuki, z ich działalności, a z drugiej strony, żeby milionom fanów dawać możliwość uczestnictwa w tym i bycia inspirowanym tą sztuką i tą działalnością. Czyli oni tak jakby mocno się kręcą wokół kreatywności, a też jak zaglądałam w tą kulturę Spotify'a i ją sobie przeglądałam, to tam jest w ogóle dużo o kreowaniu, o kreatywności, o tworzeniu. Ta ich organizacja też bardzo mocno jest jakby wokół tego kreowania stworzona. I tam się dużo tej kreatywności pojawia, próbowania, testowania i będziemy gdzieś tam też o tym mówić. Spotify w liczbach, jeżeli chodzi o milion, o ilość użytkowników, to 299 milionów użytkowników, więc całkiem sporo. Z takich dużych liczb funkcjonują na 92 rynkach na świecie, ponad 4 biliony playlist. Teraz ostatnimi czasy zaczęli współpracować z Brené Brown. To jest taka badaczka, która zajmuje się poczuciem wstydu, emocjonalną odwagą,
wrażliwością i oni też z nią zaczęli teraz współpracować, między innymi Brenę też zorganizowała, czy tam zrobiła swoją własną playlistę w ramach współpracy ze Spotify'em. Duże przychody, a mimo wszystko firma cały czas traci. Nie wiem, czy to wiecie, natomiast Spotify cały czas jest firmą, która osiąga straty. W tym roku osiągnie chyba jedną z najmniejszych strat, ale rok do roku jest firmą, która traci, więc tak się zaczęłam zastanawiać, czy to jest też trochę tak, że te firmy turkusowe, czy działające inaczej, czy one muszą tracić, czy to są firmy, które ze względu na to, że bardziej przysuwają fokus na gdzieś tam na tworzenie, kreowanie może na ludzi, czy muszą jakby osiągać mniejsze zyski, czy to jest może trochę tak, że po prostu do każdej, mówi się, że do każdej firmy, nie jestem przedsiębiorcą, ale mamy tutaj przedstawicieli prywatnych przedsiębiorców, więc możecie wy na to odpowiedzieć, czy to jest tak po prostu, że do każdej firmy się na początku dopłaca i Spotify po prostu jest na tym etapie, że się do niego dopłaca. Oni są po prostu na razie jeszcze startupem. Ciągle. Mhm, A startupy nie przynoszą zysków. No, ale do pewnego momentu. To są firmy, te startup, to są firmy, które będą przynosiły zyski w momencie, kiedy osiągną pewną skalę działalności, bo oni muszą płacić do twórców, a jednocześnie jeszcze nie mają na tyle skali odbiorców, żeby to się ze sobą spinało. I wiele takich firm jest, które w ten sposób działa. Nie wiem, Tesla, Amazon przez długi czas był przecież pod kreską. Nie wiem, jak tam z Facebookiem. Więc to... Nie jest to może dobre, może już powinni przynosić zyski, ale jak widać jeszcze nie przynoszą. Mm-hmm. No z tego co ja patrzyłam, to oni tam działają od 2008 roku, więc już są na rynku będzie już 12 lat, nie? Praktycznie, więc... Natomiast jakby cały czas jeszcze przynoszą gdzieś tam straty, teraz już coraz mniejsze, ale przynoszą. No Tesla jest starsza, a też dalej przynosi straty. No proszę, ale też z drugiej strony jak się rozmawia gdzieś tam z przedstawicielami dużych organizacji, to one bardzo często mówią, okej, super, Spotify, fajnie, ale oni przynoszą straty, nie? I to jest jakby też często taki kontrargument, że może nie do końca ten turkus i samozarządzanie, bo przecież w końcu przynoszą straty. Więc na razie jeżeli chodzi o Spotify, to w sumie tyle wprowadzenia. I teraz chciałabym Was zaprosić do takiej krótkiej dyskusji w podgrupach, ponieważ zaczęłam się zastanawiać, jak to z tym agilem, holokracją, turkusem jest i tak jak się mówi o agilu, że to nie jest żadna metodyka pracy, tylko że to jest bardziej jakiś taki framework, jakaś rama, którą każdy musi sobie sam wypełnić, uzupełnić i sprawić, żeby ten agile u niego w organizacji funkcjonował. Sobie tak pomyślałam, że podobnie jest z turkusem i z tym, co nam proponuje Frederic Laloux, czyli z tymi trzema wykładniami, ewolucyjnym celem, pełnią i samozarządzaniem. Że to w sumie też jest jakaś rama. I tak sobie doszłam do wniosku, że w sumie każda organizacja sama po swojemu musi się zastanowić, jak tą ramę wypełnić, żeby ona zaczęła działać i funkcjonować. Może udostępni jakąś wizualizację, żeby było przyjemniej tak po prostu. Więc zaraz jeszcze ją wyszeruję. Zobaczcie, co to zrobię. I teraz tak. Stop sharing. I sobie wyszerujmy. O, to sobie wyszerujmy. Więc sobie doszłam do wniosku, że chyba z turkusem jest tak samo dla mnie osobiście, jak zaczęłam sobie czytać o Spotify i tam się bardzo często pojawiała informacja, że to jak my działamy nie jest uniwersalne, że to jest bardzo unikatowe i my cały czas jakby to stwarzamy, to dzianie się naszej organizacji, więc doszłam do wniosku, że tak samo jest, że po prostu tak jest z tym turkusem czy z holakracją, że to nie jest uniwersalne, że to jest jakaś rama, którą trzeba wypełnić, więc chciałabym przez chwilę, żebyście się w takich podgrupach zastanowili i pomyśleli dla siebie i tutaj pewnie poproszę Andrzeja, żeby nas na jakieś podgrupy podzielił. Co wy byście w te ramy turkusu z waszej perspektywy włożyli? Jak może już pracujecie w jakichś organizacjach czy zespołach samozarządzających się,
Macie już doświadczenia, przemyślenia teoretyczne, praktyczne, więc chciałabym, żebyście tak się w swoich zespołach zastanowili, co by byście wrzucili tam w te ramy, jak, czym byście je wypełnili, myśląc właśnie o tym, żeby samoorganizacja, agile, turkus, holakracja, jakkolwiek to nazwiemy, żeby to się zaczęło dziać, to co wy byście tam z praktyki właśnie od siebie powrzucali? To Andrzej, podzielisz nas na jakieś podgrupy? Tak, w tej chwili już... To pomyślcie sobie, kto z tych potem podgrup będzie jakoś tam, nie wiem, czy reprezentantem, czy whatever. Chyba powinno być przełączenie teraz. Nie zakażę ciebie w trakcie, kiedy mówiłaś. Kurczę, wszyscy pomyślałam, że nie przedstawiliśmy się sobie nawzajem, ale to zrobimy po wyjściu z tych pokoi. Dobra. Ja na chwilę tutaj do was dołączyłem. Powiedz mi, Magdo, ile minut chcesz dla każdego? Myślę, że tak z 10 nam wystarczy. Dobra, to ja na wyjdę od was i do drugiego pokoju tam wejdę. I wrócisz do nas potem? Tak. Dobra. To co, Magdo, twoje pytanie jest trochę takie o to, co w mojej organizacji pasuje do, składa się na ten turkus, czy co w moim odczuciu powinno się znaleźć, żeby był turkus? Dobrze, co w twoim odczuciu bardziej? Możesz też brać ze swojej praktyki. Bo i no, nie? Halo, halo. W pokoju pierwszym. Byłem sam w tym pokoju, więc już zdążyłem wyskoczyć do głównego i wrócić tutaj. Nie, no trochę mamy dzisiaj zamieszanie, ale to tak na spokojnie po prostu. Powinna być jeszcze Alicja tutaj, ale chyba też wyszła w takim razie. Nie, no niby jest, ale nie jest not join. Alicja i iPhone not join. Poczekaj, to jeszcze to... U mnie wskoczyła Pietruszka, ale nie... Ale tylko pisała. Tak, nie, nie może włączyć mikrofonu. Tak, tak, i w ogóle wyskoczyła. No. Okej. Okay. Tak. Dobra, dzisiaj tak patrzę w ogóle nie za dużo osób, ale to też myślę, że to wynika z tego, że turkusowe śniadania są online, to w tej chwili biegać po tych wszystkich śniadaniach to nie ma czasu, więc coś się wybiera i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje. No, nie wiem nawet dlaczego. To jest pewnie kwestia gdzieś tam promocji. Może godzin, może ludzie pracują. No. Aczkolwiek wydaje mi się, że teraz coraz więcej ludzi pracuje zdalnie, choćby teraz. O, Alicja do nas dołączyła w takim razie. Jak tam, Alicja? A, cisza. O, jest podłączenie audio. Ale wyciszony mikrofon jeszcze. To co, u nas Andrzej, ty mówisz. Aha, ja mówię, tak. Nie. W tym sensie, że ty przekazujesz do całości te podsumowania z naszej grupy. Jak to było o wypełnianiu tego turkusu, tak? Tak, tego turkusu. No. A właśnie, z twoich doświadczeń, Danielu, co tak patrzysz, dla ciebie jest podstawowe? Bo to właśnie nie teoretycznie, tylko tutaj to mamy dużą praktykę, że tak się wyrażę. O, wiesz co, nie wiem, nie ma takiej jednej rzeczy podstawowej. Być może założenia, być może zupełnie inny sposób działania, współpracy z ludźmi, nie? Bo generalnie w tych firmach tradycyjnych, no to ten sposób współpracy jest taki nastawiony bardziej na, nie wiem, na wspólne robienie biznesu.
Ale takie ja ci płacę, ty i wymagam, nie? W tym sensie, że, takie hierarchiczne, wojskowe, czy nie wiem, teraz nawet teraz czytam książkę Projekt Feniks o DevOpsie. Tak, to bardzo fajna książka. Bardzo fajna. No, jestem, nie wiem, na czwartym rozdziale, ale, no mocno pomarańczowa firma chyba, nie? I z problemami. Nie, o tyle gdzieś tam w firmach tych nowszych, czy to w jakim kierunku trochę idą właśnie te firmy progresywne czy turkusowe, no to jest gdzieś tam szukanie innego sposobu, innego modelu współpracy. Tu faktycznie akurat Lalo fajnie to odkrył, nie? Fajnie to zwerbalizował i nazwał. Tak, bo ostatnio też się zastanawia, bo dość często są takie pytania, no dobra, ale czy są jakieś dowody i tak dalej. No to co zrobił Lalo, nie jest niczym naukowym. Ja bym powiedział, jestem pewnym konceptem, modelem, ubraniem tego. I też dobrą... Próbą uproszczenia świata. Tak, i przy okazji dobrą sprzedażą marketingową pewnych rzeczy, które już były i połączeniem ich. Tak. No. Zebraniem, pokazaniem, że to nie jest, wiesz, jeden przykład taki jak, nie wiem, Ricardo Semler w Brazylii, tylko że tych firm jest jednak więcej, nie? Że faktycznie to była fajna koncepcja, że on po prostu odkrył takich firm kilkanaście, czy może nawet więcej. No, a Corporate Rebels to już w ogóle, nie? Nie, to wielki szacun dla chłopaków. Rozumiem, czytałeś tą książkę w angielskim języku, czy miałeś już wersję polską? Nie, dostałem ją w wersji polskiej. Aha, już złożonej. Bo zostałem poproszony, bo tłumaczem jest Marek Konieczniak. Marek, który przetłumaczył Pracować Inaczej. Mhm. Czyli Markowi zawdzięczamy Turkus w Polsce, jednym słowem. W dużej mierze, tak. I Marek Konieczniak właśnie też, bardzo mu się spodobała właśnie ta koncepcja chłopaków, w tym sensie, że zorganizował spotkanie z nimi. Mnie też zaprosił na to spotkanie, byłem razem z nimi. I jak wyszła ta książka, no to ją przeczytał i pewnie doszedł do wniosku, że warto ją przetłumaczyć. Załatwił właśnie z właścicielem M-ki, nie, studia M-ki, żeby ją też wydał, nie? Że skoro pracować inaczej, gdzieś tam jakiś tam sukces odniosło, bo się sprzedało w jakimś tam nakładzie całkiem sporym, no to, że może właśnie trzeba to pociągnąć. Co prawda Marek myślał tam, nie wiem, choćby o wznowieniu wydania Ricardo Semlera książek, no bo tam to też były fajne. Ale jednak doszli do wniosku, wydawca chyba doszedł do wniosku, że lepiej się koncentrować na nowszych książkach, niż wydawać jeszcze raz książkę, która nie wiem, ma tam 20 parę lat. Nie? Mm-hmm. No. Wracając jeszcze na chwilkę do wypełnienia tak zwanej ramy. No, Turkus też nie jest ramą, raczej jest pewnego rodzaju ideą, na pewno nie ideologią, tylko ideą. Tam nie za daleko pojedziemy bez podstawowej rzeczy, się wydaje, zaufania, nie? No, zaufanie tu jest. Zaufanie, czy też taka, jakby to powiedzieć, właśnie współpraca oparta o trochę inne założenia, nie? Że właśnie też w dużej mierze bazujące na zaufaniu. Tam było w tej książce Pracować Inaczej, tam są te założenia w ogóle przepisane z Denisa Bakke, z jego firmy, z jego książki Joy, ale o tym właśnie, że ludzie generalnie chcą się rozwijać, że chcą efektywnie pracować, że z reguły właśnie chcą dobrze postępować, nie? A założenia te stare, że nie wiem, ludzie są z natury leniwi. Oczywiście, unikają roboty, no, jają się i tak dalej. Że jak nie, na nich nie patrzysz, to nic nie robią i tak dalej. Nie? Niestety, nawet wśród kolegów mam wielu takich wyznawców, takich założeń. No bo jednak... to było wpijane, wiesz, od dzieciństwa, poprzez też pilnowanie i bardziej wskazywanie to, czego nie zrobiłeś, a nie chwalenie za to, co zrobiłeś. No, niestety taki model w dużej mierze u nas był. Wiesz, ale nawet jak my żeśmy organizowali
firmę i żeśmy organizowali, pamiętam, żeśmy siedzieli na pokoje, żeśmy tam tak ustawiali biurka, żeby widzieć monitory innych pracowników. No pewnie, bo kiedyś to tak było, nie, kontrola, trzeba kontrolować. To było. W tej chwili to jest straszna bariera dla pracy zdalnej. Ja postrzegam, dla pracodawców, ale też dla pracowników, takiego zrozumienia, że no, nie będę ciebie kontrolował. Ojej, jakaś pułapka. To co? To jak? To kiedy? No nie? I to jest duży problem na poziomie też, zwłaszcza menadżerów, nawet na poziomie takim wewnętrznym, bo ja spotykam ludzi, którzy dość często mówią, nie, okej, podzielmy się tu odpowiedzialnością i tak dalej, będziecie mogli decydować, a potem, ale jak on źle zadecyduje? To ja mu muszę go skontrolować, bo to ja za to odpowiadam w modelu. I tutaj się zaczyna taka schiza troszkę, coś, co jest artykułowane, że tak, a drugie, no nie, ale to ja za to odpowiadam, to nie mogę do tego dopuścić, no. No nie wiem. Alicja, jak twoje doświadczenie? Cześć. Właśnie, cześć, chciałam się przywitać, bo połączyłam się o 9, ale byłam jeszcze na telku z pracy. Jednym uchem was słuchałam, a drugim tam, ale teraz udało mi się już właśnie dołączyć i przysłuchuję się temu, co mówicie. Trochę się zastanawiam, jakby jak praca zdalna teraz wpłynie właśnie na takie zaufanie, no bo rzeczywiście wydaje mi się, że menadżerowie, szefowie nie mają w ogóle możliwości tak naprawdę teraz kontroli i ciekawi mnie, w jakim kierunku to pójdzie, czy oni jakby będą chcieli, czy będzie taki trend jakby tego, żeby pójść w tym kierunku, czy jednak będzie szukanie trochę takiego jakiegoś nowego rozwiązania na kontrolę. W tej chwili jest już pójście w kierunku kontroli na poziomie elektronicznym, szukanie, patrzenie po logach, kiedy ktoś się zalogował, czy jest na kamerce, czy nie i tak dalej. Więc tego typu kierunek też jest. Tak, tego typu kierunek nie jest dobrym kierunkiem, bo powoduje, że znaczy z mojego punktu widzenia kontrola to jest strata czasu. To nie jest wartość, którą się oddaje klientowi. Oczywiście pod warunkiem takim, że jest w nas taka samokontrola, samoodpowiedzialność za to, co robimy. Bo jeżeli nie, no to okej, no to do tego poziomu jeszcze musimy dojść i to tak jak z pewnym dorastaniem. Natomiast jak już nie potrzebujemy, żeby kontrolować, bo wiemy, co mamy zrobić, wiemy jak i to jest po naszej 100% stronie, to ta kontrola jest stratą czasu, ta kontrola powoduje, że nam się nie chce. Natomiast wbrew pozorom, wiesz, Ala, bym powiedział, że w tej wersji zdalnej może się okazać, że na poziomie elektronicznym jest łatwiej kontrolować. Wbrew pozorom. Natomiast to no, chyba... teoretycznie no, to tak. Chodzi. No, ja mam ten. Niedawno czytałem książkę o tym, jak dodawać dzieciom skrzydeł. Nie, no. I tam były koncepcje te z motywacji, które są też u Daniela Pinka w Drive'ie, nie, ale o tym, że jak zaczynamy za coś, coś robić dla jakichś zewnętrznych jakby motywatorów, typu właśnie kontrola, nie, robię, bo mnie kontroluje, bo szef patrzy mi w monitor albo sprawdza logi, no to w pewnym momencie po prostu zaczynamy pracować nie z takiej właśnie wewnętrznej motywacji, tylko właśnie z tej zewnętrznej motywacji. Jak tej zewnętrznej motywacji, po pierwsze, przestaje nam to sprawiać radość, bo tam badania pokazywały, że dzieciom, które zaczynały dostawać nagrody za, nie wiem, za malunki, za różne rzeczy i tak dalej, no to w pewnym momencie przestawało to sprawiać taką radość jak wcześniej. A po drugie, w momencie, kiedy znika ten element, no to znika motywator, znika też ta praca, nie? W tym sensie, że nie ma kontroli. Nie działa internet, nie ma kontroli, to już nic nie zrobimy. No, tak, tak. I to jest też problem zagubienia się ludzi, no ale kurde, no nie kontrolują mnie i tak dalej, to co? To mogę się poobijać. I no. To nawet ja mam, wiesz, z zegarkiem kiedyś biegałem i kiedyś poszedłem na trening i zegarek mi się rozładował, nie? Stwierdziłem, no nie ma sensu już biegać, to już wracam do domu. No tak. Dobrze, wiecie, połączymy chyba pokoje w tej chwili, bo generalnie na nas dzisiaj jest mało, to bardziej taka będzie dyskusja, to ja zrobię close all rooms i będziemy razem. O.
Deep breakout rooms, dobra. Andrzej, jesteś wyciszony. Dobra, jestem wyciszony. Domyślnie wskoczyło z wyciszeniem. Tak, to ja wejdę na chwilkę do tego drugiego roomu, bo tam jeszcze są. Ale jednak z tymi roomami to... Zobaczę, czy mogę wejść w ogóle. A, bo okej, bo za 23 sekundy dopiero wszystkie pokoje się zamkną, więc my już tutaj jesteśmy. W ten sposób. O, Rafał jest. Rafał troszkę się spóźnił, potem poza pokojami chyba. Cześć, Rafał, ale chyba poza pokojami byłeś, tak? No, sorry, że ja tak późno, ale... Spoko. Czasami tak jest. Magdo, sorry, bez konsultacji z tobą pozamykałem pokoje, bo nam wyszło, że i tak jest mała rozmowa, którą mieliśmy. Magda, jesteś wyciszona. Ja tu zapalę, bo mnie chyba nie widać. O, teraz lepiej. Bardzo dobrze, bo nam się z Mileną tak dobrze ciągle ten punkt wyskakuje. Stop, proszę. Dobra. Nam się z Mileną tak dobrze rozmawiało, że my mogłybyśmy tak, sobie poprowadzić swoje własne śniadanie. Nam też stwierdziliśmy, że chyba fajnie tak się ogólnie pogadać, bo no nie jest nas dużo dzisiaj, więc to grono jest nawet do takiego wspólnego gadania, aktywności. No. Więc na dwie rzeczy wpadłam. Po pierwsze chciałam właśnie posłuchać, co myśmy sobie w tych pokojach zadyskutowali, ale sobie pomyślałam, że my się w sumie nie poznaliśmy, nie zrobiliśmy sobie żadnej rundy, a my tutaj mamy bardzo ciekawych ludzi. A ja tak poleciałam po prostu, więc może zanim w ogóle zaczniemy gadać o tym, co my w tych pokojach, to może przedstawmy się sobie. Ja już to zrobiłam. Ja widzę, że ja słabo jestem widoczny, to ja się przesiądę, może inaczej światło zapalę. Ja też chyba się bym musiała. Bo pod światło słoneczne to w ogóle nic nie widać. O, tak chyba będzie lepiej. O, zdecydowanie jest lepiej. Aha. Co, ja mam zacząć? No dobra, jak już Rafale zacząłeś, to dawaj. Jak już tak wszedłem, to ten. No cóż, nie jestem anonimowym alkoholikiem. Jak się już zaczynam. Jestem przedsiębiorcą, od 31 lat prowadzę firmę Varico, firmę IT, więc jakby myślę, że sporo jest wśród nas z tej branży. Jakoś tak obrodziło turkusowo w IT. Nie wiem, czy to jest jakaś specyfika, nie znam badań w tym zakresie. Oczywiście chyba w tej książce Lalu tam nie ma żadnej firmy IT, tak coś nie pamiętam, tam różne są, prawda? Natomiast co jeszcze? No jestem też, można powiedzieć, inwestorem, takim małym business angelem. Mam za sobą dwa bardzo ciekawe, udane projekty, Jak Dojadę i Navi Expert. Oba się fajnie rozwijają już beze mnie, bo już od lat nie jestem, że tak powiem, na ich pokładzie. No ale jakieś tam doświadczenia zebrałem z tego. Nasz zespół 25 osób. Warikowski mniej więcej z 2,5 roku temu wkroczył na drogę turkusową. Trudną, wyboistą, powiedział, potykamy się ciągle czasami o własne sznurowadła. No moja rola jest, tak powiem, uczyć się tego ciągle, także od was, za co bardzo dziękuję, bo też mnóstwo jest takich inspiracji, elementów i też bardzo fajne wsparcie. Muszę powiedzieć, że wspaniałe jest to, że mogę do każdego z was zadzwonić. Nie dzwoniłem oczywiście do wszystkich, ale wiele osób z nami to jest fajne, że mogę się poradzić. A taką najciekawszą radę, którą usłyszałem na samym początku tej ścieżki turkusowej, jak zadzwoniłem gdzieś, to był chyba grudzień, tam mniej więcej 2,5 roku temu, no to dostałem taką informację, a to chcesz tak, turkusową firmę tworzyć, no? To fajnie, bo to najpierw musisz zacząć od siebie. I to było takie, to nie, że tam gdzieś do firmy coś mam tutaj z ludźmi pogadać, coś, a no to najpierw będziesz musiał z sobą popracować dość ostro.
No i rzeczywiście to jest ciężka praca, tak? No bo człowiek ma własne jakieś przyzwyczajenia, szczególnie, że no ja mam 55 lat, więc nie jest jakiś tam wiek bardzo zaawansowany, no ale są jakieś przyzwyczajenia nabyte. Zaczynałem jeszcze w komunie ciężkiej, którą żeśmy razem z całym społeczeństwem obalali. No i fajnie, że tak powiem, mogę to robić. Jest to frajda duża. Muszę powiedzieć, że najwspanialszą rzeczą w Turkusie jest to, że jak idę na urlop, to mnie naprawdę nie ma. Nie? To jest rzecz, która... Znaczy, to nie jest zaleta samego Turkusu, bo ja to już od lat tak ćwiczę, ale rzeczywiście jest tak, że teraz mnie nie było 3 tygodnie i to jest faktycznie tak, że mnie nie ma. To znaczy nie ma maili, nie ma... Znaczy maile tam jakieś przychodzą, ale jakie nie odbieram. Nie? Telefony nie dzwonią do mnie. Jak dzwonią, to chcą mi jakiś telefon sprzedać z Orange'a, prawda? I to jest to jest fajne, ale to oczywiście nie dotyczy tylko mnie. To jakby ta praktyka z urlopem dotyczy prawie wszystkich. I to jest fajne. No nie wiem, czy rozgadałem trochę za bardzo. Może jakieś pytanie o to będzie lepiej. A to nie, to jak pytasz się o pytanie do siebie, a dlaczego Turkus, Rafale? Dlaczego Turkus? No, to było dla mnie takie zupełnie dziwne, bo jak zacząłem, ta książka Lalu już była stara na rynku, jak padła w moje ręce, ale najpierw pierwsze były w sumie spotkania z Andrzejem Blikle, gdzieś tam on przyjechał do Poznania w Starym Browarze, tam było mnóstwo ludzi. Ja wtedy profesorowi powiedziałem, że profesorze, ja nie kupię tej książki, bo profesor taką książkę napisał, ona ma tyle stron, że jak ja przyjdę z tym do firmy, to mnie tą książką zabiją. Nie? Więc, bo ona jest taka ciężka, gruba i w ogóle to, nie? Jakby tej książki nie kupię. Ale oczywiście kupiłem całą ideę i, no i uwielbiam profesora słuchać i mniej czytać właściwie tak na żywo bardziej. Nie? W ogóle jakby tak z ludźmi mi jest bliżej niż z książkami. To nie oznacza, że oczywiście nie czytam, ale jakoś tak. Nie? A dlaczego Turkus? No bo właśnie wtedy się okazało, że my już po części Turkusowi jesteśmy, tylko żeśmy sobie nie zdawali tego. Znaczy to nie zostało nazwane. Nie? Czyli jakby nie miałem świadomości, że wiele z tych praktyk, które my już robimy, są praktykami Turkusu, ale kompletnie nie wiedzieliśmy o tym. Ja o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że w ogóle to się nazywa Turkus, że o tych wszystkich jakby kategoriach, czy tych kolorach, które Lalu tam przejął jeszcze od poprzedników, też wcześniej nie słyszałem. Nie było to dla mnie jakoś specjalnie odkrywcze, bardziej było to zebranie czegoś, o czym wiedziałem, że istnieje, nie? Ale na przykład nie zdawałem sobie sprawy z tego, że istnieje ta góra, prawda? Czyli jakby do organizacji zielonych, można powiedzieć, bym był w stanie sam to w jakiś sposób opisać, natomiast w ogóle nie miałem świadomości, że jeszcze powyżej zielonych jest jeszcze właśnie ta turkusowa. No samo zarządzanie nie było mi znane, zresztą do dzisiaj myślę, że to jest jakby, jesteśmy w przedszkolu samozarządzania. Właśnie teraz mamy taką sytuację w firmie, gdzie wyszło na to, że samozarządzanie no nie działa. Nie działa tak, jak być powinno. Przewróciło się jedno z wdrożeń. Przyjęliśmy fajnego człowieka, którego żeśmy, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać. No, nie będę tego oceniał, ale wdrożenie się nie udało. Nie udało się nie dlatego, że to była niewłaściwa osoba, tylko że myśmy niewłaściwie do tego podeszli. Nie? I zabrakło wielu elementów. Teraz będziemy analizować dopiero czego, żeby się tego nauczyć i żeby nie popełniać takich błędów w przyszłości. Nie? Ale no, 3 miesiące minęły i trzeba sobie powiedzieć, że to porażka. Nie? A właśnie w wyniku jakby no, tych braków w samozarządzaniu gdzieś zabrakło tej inicjatywy, że nikt nie podniósł ręki i wszyscy patrzyli, jak to się, że tak powiem, źle dzieje i nic, nie? No to może to jest ciekawy case na nasze kolejne śniadanie, tak jak sobie już to przeanalizujecie, to co się dzieje, że nikt tam ręki nie podnosi, więc... No właśnie jakby to jest jedno z moich pierwszych pytań do zespołu, jest takie, że no jak wszyscy widzieli, że to nie idzie jak trzeba, to czemu nikt ręki nie podniósł? W sumie muszę wam powiedzieć, że to jest ciekawe niesamowicie, bo rękę podniósł ktoś, kto nie jest członkiem zespołu
I zupełnie przez przypadek się o tym dowiedział. Nie? Mamy dwa oddziały Poznań-Bydgoszcz, w związku z czym teraz jeszcze przy online to może jest to mniej widoczne, no bo jakby wszyscy i tak, ja jestem w tej chwili sam w biurze, nie? Więc jakby to jest naturalne, ale generalnie jest tak, że te zespoły się rzadko spotykają, no nawet powiedzmy przed COVID-em ta komunikacja była tylko częściowa, czyli no jeździło się, nie wszyscy jeździli tak, ja powiedzmy byłem raz w miesiącu, raz na dwa miesiące w Bydgoszczy, no i byłem najczęstszym gościem tam. Więc jakby człowiek z Bydgoszczy, jak nam zwrócił uwagę na to, że to nie działa i przez przypadek, no to też nie jest dobre. Ciekawy case. Tak. Natomiast będę potrzebuję jakoś nas przesunąć, żebyśmy się wszyscy sobie przedstawili. Mhm. Bardzo ciekawie opowiadasz, Rafale. Przepraszam, że tak ucinam, mam wrażenie, że... Nie, bardzo dobrze. To jest taka duła, także mi trzeba przerwę. No to w takim razie daję sobie prawo i przerywam. Zapraszam kolejną osobę, żebyśmy się tak poznali po prostu dzisiaj. To ja chętnie się przedstawię. Ja jestem Milena Jastrzębska i już mówiłam to ci, Magdo, że ja obecnie pracuję też w polskiej rodzinie. Nie wiem, czy Rafale twoja jest rodzinna, bo nie wiem, czy sam prowadzisz, czy z rodziną, ale ja pracuję w rodzinnej firmie, która istnieje 30 lat. Mm-hmm. Ja sama jej nie założyłam, bo sama mam 36, czyli byłoby to niemożliwe. Natomiast jak patrzę na siebie, to widzę trochę mojego tatę, który założył firmę 30 lat temu dokładnie, razem z moją mamą. To jest sieć salonów optycznych w Warszawie i okolicach. Mój brat dołączył do tej firmy 20 lat temu, właśnie jak miał 17 lat, czyli to był jedyny jego zawód. Natomiast ja zawsze miałam swoją drogę. Prowadziłam swój biznes, jakby też nigdy nie pracowałam nigdy w żadnej firmie, w sensie zawsze jakoś tak mam po prostu serce i duszę przedsiębiorcy chyba z domu. Prowadziłam szkołę językową i też jestem trenerem i coachem i pracowałam w branży głównie językowej, właśnie pomagając innym firmom, głównie szkołom językowym, budować zespół. I w pewnym momencie, jak już tak zaczęłam pomagać ludziom budować te zespoły, to mój brat mówi: ej, co ty tam robisz, chodź tu. I tak mniej więcej trafiłam do tej naszej rodzinnej firmy i to było niecałe półtora roku temu, dokładnie w czerwcu zeszłego roku. To była taka ważna decyzja, czy to zrobić, czy nie, bo ja z jakiegoś powodu tego nie zrobiłam lat temu, 11, jak zaczęłam pracować zawodowo. Ale uznałam, że może mam jakąś większą gotowość i dojrzałość w rodzinie, żeby to nastąpiło. I nie spodziewałam się tego, co spotkałam, czyli zderzyłam się z całkowicie autorytarnie prowadzoną firmą polską z lat taką 90. sprzedażową, na celach, na strukturach, brak prawa do błędu, wszystko tak jakby sobie wziąć ten dekalog korpusowy i wszystko zrobić na nie. No i to było półtora roku temu, a ja już wtedy to z Magdą rozmawialiśmy, że to się jakoś tak dzieje wewnętrznie, ta zmiana. Ja nigdy nie nazywałam tego turkusem, ja po prostu się zawsze szkoliłam, uczyłam, jak byłam w studiach podyplomowych, to no nie wiem, jak się rozwijało we mnie to podejście, które dziś można nazwać turkusowym. I kiedy weszłam do firmy, to mi było tak ciasno i ciężko i źle, że pomyślałam sobie: o kurde, to był chyba błąd, jak ja to w ogóle zrobię. Ale jednocześnie lubię wyzwania i robię. I cieszy mnie to, że robię, choć jest to duże wyzwanie. Bo tak jak ty powiedziałeś, Rafale, że zmiana zaczyna się wewnątrz właściciela i teraz ja tę zmianę przeszłam, jak miałam może 28 lat, pamiętam ją. Natomiast mój brat jej nie przeszedł. Może przechodzi, nie? On przeszedł w teorii na razie tylko. On jest na tym etapie, że chce wiedzieć, jak ma to robić, ale nie za bardzo chce zmienić coś wewnętrznie. No i to jest jakiś taka cała praca. Natomiast widzę pierwsze fajne sukcesy. Obecnie, nawet wczoraj rozmawiałam z mężem, mówię: wiesz, jak ja lubię ten nasz zespół. Tak po prostu lubię z nimi pracować. Są po prostu świetni. To jest to, o co chodzi, tak? Zaczyna się dziać ta praca taka fajna zespołowa. No i powiem wam, że szukam takich spotkań jak to. Jestem pierwszy raz na takim siedzeniu w ogóle z wszystkich, dlatego że ja ogromnie jakby brakuje mi takiej wspólnoty doświadczeń, możliwości rozmawiania z ludźmi, którzy też rozumieją to, co ja mam wewnątrz i też ludzie, z których ja nie muszę przekonywać, nie, jakby inspirować do tego, żeby to jakby chętnie bym się zainspirowała wami, tak? Przyznam, że przez całe lata to zawsze ja pełniłam tą rolę ciągnącą, inspirującą, zmianę motywującą, pokazującą, że można inaczej. Chciałabym jakoś spróbować, czy
gdzie ktoś tak wiecie, wskazał mi. Nie radzi. Tak. Czy w ogóle mówisz to, ja jak się przygotowałam do tego śniadania, czytałam różne artykuły, takiego jednego człowieka czytałam, który właśnie ma ojca przedsiębiorcę, który tam 30 lat zarządzał twardą ręką, a człowiek się tam w holakrację wdał, że tak się wyrażę. No i tam ojcu daje artykuł, ojciec przeczytał ten artykuł i mówi o tej holakracji i mówi, to wszystko prawda, i skomentował to tak, że jeżeli menadżer traktuje się albo uważa się za młotka, jak młot, jest jak młot, a pracownik jak gwóźdź i ten menadżer będzie tego gwoździa, tego pracownika wbijał, to w końcu ten pracownik utknie w jednym miejscu i nie ruszy się dalej, nie? I że to tak jest, nie? Że jak się tak tą twardą ręką odtąd dotąd, to ci po prostu ludzie utykają i często gwiazdo nie oddają tych potencjałów, które gdzieś tam mamy. U nas taki podwójny problem jest z tym, że ja bym powiedziała, że w całym tym układzie naszego obecnego zarządu, gdzie to jestem ja, mój brat, mój mąż, moja mama i tata, ale rodzice nie pracują w ogóle aktywnie, to mój tata jest najmniej autorytarny, choć stworzył taką organizację, tak? On dzisiaj ma tą taką jakąś pokorę, ma taki dystans do tego, widzi, że można inaczej, a poza tym chyba ma coś z tego pierwszego właściciela, co czyni go jakby, nie wiem jak to powiedzieć, to jest coś takiego nienamacalnego, ja też to czuję jakoś. Natomiast mój brat tak jakby wziął od taty tylko te twarde rzeczy. Autorytarny, przerósł mistrza, nie? W podejściu. I właśnie tam jest ten gwoździ młotek. I trochę to, nie? Że jak się ma tego człowieka za tego gwoździa, no i po prostu to trzeba zmienić. Bardzo to jest trudne. Mierzę się z tym. Mam nadzieję, że pobędę trochę z wami i jakoś mi się to poukłada bardziej, żebym mogła po prostu może z większą lekkością robić to w mojej firmie. Ty, Magda, wspomniałaś o tym, że ktoś tam z ojcem rozmawiał. Ja muszę powiedzieć, że mam za sobą taką rozmowę, którą doskonale pamiętam, z moim kolegą, który też jest menedżerem. No, w dużej korporacji tam zatrudniającej gdzieś 20 tysięcy ludzi. I muszę powiedzieć, że ta rozmowa się zakończyła takim zdaniem, które sobie doskonale zapamiętałem, bo ja mu właśnie całą tą ideę turkusową próbowałem opowiedzieć mu, tak, jak to wygląda, o książce, o tym, o tamtym. Nawet, powiem szczerze, nawet miałem taką myśl, tak mi coś zabłyszczało, że ja mu kupię tę książkę, bo może on sam po nią nie pójdzie, nie ten, to w końcu żaden problem. Ale on zakończył tę rozmowę tak, mówi, Rafał, ja cię bardzo lubię, ja nie chcę, żebyśmy się pokłócili, wszystko, co ty mówisz, to są kompletne bzdury, ale no przecież nie musimy się zgadzać, tak nie kontynuujmy tej dyskusji, bo po prostu będzie jeszcze gorzej i tyle. Nie? Zamknęliśmy, mówiąc wprost, jakby nie ma przestrzeni w niektórych głowach do tego, żeby w ogóle turkus się tam zmieścił, w jakikolwiek tam wiesz, samo zarządzanie, w ogóle to nie ma szans. Nie? Mhm. Z drugiej strony panowie z Corporate Rebel, o których mówił przed chwilą gdzieś tam Daniel, bardzo fajnie spuentowali jeden z jakichś właśnie artykułów, że te organizacje zarządzające się holokratyczne jakby nie ma już drogi odwrotu, nie? Że ci, którzy się nie zmieszczą w tej rewolucji, po prostu znikną za jakiś czas z rynku pracy, bo pracownik będzie szukał innego miejsca, bo świadomość, mi się wydaje, nam rośnie i młodzież wychowywana w duchu demokratycznym, w możliwości wyrażania siebie, będzie szukała takich miejsc pracy. Więc to jest jak moja. Wiesz co, z jednej strony tak, ale trzeba uczciwie powiedzieć, i ja też mam taką, to jest taka refleksja i biznesowa, i polityczna, ona tutaj jest tożsama, że jednak póki co organizacje autokratyczne są pioruńsko skuteczne. Nie? To jest jakoś tak, że jeden Władimir Putin bez specjalnych tych, nie, zrobił w konia cały świat, zajął sobie kawałek innego kraju i ma wszystkich w pompie. Nie? I dokładnie tak samo działa wiele organizacji, które widzimy, znamy. One są na tyle potężne, i tam się nikt nie będzie patyczkował z tym, czy tam jakieś holokracje będzie wdrażał, prawda? Oni mają power, oni działają, są skuteczni, płacą dobrze, w związku z czym tam się nikt nie będzie przejmował tym, czy ludziom tam jest dobrze, prawda? Jak płacimy więcej niż rynek, no to jakby ludzie i tak do nas przyjdą, a my się tam specjalnie, oczywiście jakieś tam pewnie mierniki HR-owe też mają, ale nie będą się w jakieś holokracje bawić, bo wiedzą, że ta holokracja mogłaby doprowadzić do tego, że oni przestaną być tak skuteczni, nie? Bo to idzie z góry na dół. No tak, ale jak pojawia się pytanie, co to jest ta skuteczność, nie? Ja nigdy nie prowadziłam dużego biznesu, ani nie miałam styku jakiejś z korporacją, ale myślę sobie, że skuteczność w wypadku takiej firmy jak moja, czy może twoja, choć pewnie jest inna,
jest jednak właśnie to, o czym mówisz, te trzy tygodnie wakacji i wolna głowa, nie? Że jakby no... Tak, ale pamiętaj, że my jesteśmy mali. Nie? Pamiętaj, że my jesteśmy mali właśnie jakby... ja myślę tutaj o takich, wiesz, no, organizacjach globalnych, prawda? Że no, one zamiatają, tak? Znaczy, no co z tego? No, mamy firmy tam po kilkadziesiąt osób i po prostu no, jeden ruch w tą czy w tamtą i po prostu pewnych rzeczy może nie być, prawda? Krym jest zajęty, już nic nie zrobisz, nie? I to on jest zajęty nie tam na dziś, na jutro, tylko na być może wieczność, nie? I po prostu już jest fakt dokonany. Oczywiście w biznesie to tak nie jest, bo wszyscy też myśleli, że Nokia przeżyje, a już jej nie ma. Natomiast ja jednak widzę, że oczywiście ja też wierzę w to, że jakby to się będzie propagować i że ludzie po prostu się lepiej tak pracuje. Natomiast z tą efektywnością wcale nie jest tak łatwo. Ja pamiętam, co Marek Śliboda mówił i to mi ciągle tkwi. On mówi, że no może jest jedna osoba na 100, która pasuje do takiej organizacji jak jego, tak? Czyli do Marko. A może nie, a może jest jedna na 200. Co to oznacza? No to oznacza, że może wszyscy chcą tam pracować, że ci, co jakby przyjmują, mówią, no dobra, może wszyscy chcą pracować, ale my nie wszystkich chcemy przyjąć. Nie? Więc... Idziemy dalej. Dzięki. Kto teraz nam się przedstawi? Kto ma ochotę? Alicję, Daniela, Kasię i Nadię. To ja z tych kan. Ja z tych, co się wyświetlają na kamerze. Ja jestem z Wrocławia, połączyłem się dzisiaj z Wrocławia. Jestem współzałożycielem firmy Sente, więc trochę z takiej branży jak Rafała, bo my, tylko my się kierujemy do większych firm, bo robimy ERP-a, więc też jesteśmy firmą informatyczną. I gdzieś tam staramy się korzystać czy progresywne organizacje i działać może trochę inaczej. Tak słuchałem, Rafał, ciebie, to przyszło mi do głowy, że jednak w książce Korporacyjni Rebelianci jest opisana firma Haier, chińska firma, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy pracowników i która idzie mocno w górę, a stosując samozarządzanie i samoorganizację, więc ja myślę, że zaczną się pojawiać korporacje, które stosują samoorganizację, stosują te nowocześniejsze metody zarządzania, a jednocześnie będą skuteczne, bo mam wrażenie, że te korporacje dyrektywnie zarządzane, one są skuteczne, ale w raczej krótszej perspektywie. Prędzej czy później Rosja będzie miała problemy, jak Putin odejdzie. Już ma problemy. Jakby to zacytować Dariusza z Ślepąc od świata, już masz problemy. Natomiast też mi się wydaje, że to sam rynek pracy to pokazuje, nie? Że i w ogóle świat, że świat jest tak bardzo zmienny, że organizacje zarządzane przez jednogłownie, przez dyrektywną osobę przestaną być wydajne, bo nie będą w stanie się dostosowywać i patrząc na to, że opieramy na zespołach samozarządzających się zespołach, bo nie można samozarządzania wdrożyć do połowy, nie można być do połowy w ciąży, tak mi się trochę wydaje, więc jakby jest ta siła, która się budzi. Tak. Znaczy Daniel, fajnie... Nie wiem, czy kojarzycie Pawła Motyla, jest jego książka tam Labirynt, czy coś w tym stylu, ale też słyszałem go na konferencji, jego wystąpienia, on po prostu pokazuje, że dyrektywne i takie zarządzanie czy przywództwo jednoosobowe działa na krótką metę, ale też prowadzi do dużych, choćby do takich właśnie rzeczy jak to, że Nokia zniknęła z rynku w pewnym momencie. Nie, że dużo bardziej bezpieczne jest jednak przywództwo rozproszone i to przywództwo jest... Firmy, które mają tego typu przywództwo, są bardziej skuteczne w dłuższym terminie. No i jest jakaś nadzieja w tym, co powiedziałeś, że no Putin jest wieczny. Tak. Zgoda, to pełna zgoda. W perspektywie kilkudziesięciu lat jest jakaś nadzieja. Dzięki, Daniel. Kto teraz? Alicja, Kasia, Nadia. Andrzej. To ja może dwa słowa. Ja jestem takim trochę interim menadżerem wchodzącym do organizacji tam, gdzie zarząd mówi, ale oni się obijają. Tam, gdzie jak wchodzę, się okazuje, że ludzie mówią, ale ten zarząd to głupi. Tak naprawdę
ani oni się nie obijają, ani zarząd nie jest głupi. To jest kwestia tej komunikacji, wzajemnego zrozumienia, w którym miejscu jesteśmy, za co odpowiadamy i dlaczego. I czasami udaje się wejść na poziom takiego, że dojdzie do tego partnerstwa. No czasami się nie udaje, no, ale takim pomostem próbuję być ja. I to jest moja główna rola w różnych organizacjach. Zazwyczaj to są kontrakty dwóch. Jesteś takim hydraulikiem, który przepycha te rury. Tak, które... ja też wiesz, się nazywam takim sklejaczem, wspieraczem. Na zasadzie sklejam jedną stronę, drugą stronę, wspieram jedną stronę i drugą stronę. I dość często też trzeba mieć twardą skórę, bo i od jednej strony i od drugiej strony mi się dostaje, bo to się okazuje to ty i z jednej i z drugiej. Więc, no, ale jak widać efekty, jak się zmienia, to daje dużego kopa. Ja generalnie. A co się dzieje, jak już jakby, bo interim, no to jest jakiś czas, tak? Dostajesz jakiś tam czas. To jest kwestia celu, wiesz, Rafale, na co się umawiamy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli w ramach tego kroku to, co się umawialiśmy, osiągnęliśmy, możemy się umówić na następny krok, bądź możemy powiedzieć, okej, było fajnie i teraz po prostu kończymy współpracę. To różne rozwiązania. Jasne. Andrzej, coś dorzucić jeszcze, czy... To może jedno, nie tyle mnie nęci Turkus, co mnie nęcą ludzie i ta podmiotowość. I na poziomie Turkusu, jak patrzymy po wszystkie trzy filary, mówimy o totalnym partnerstwie, bym tak powiedział. I generalnie uważam, że to jest bardzo duża wartość i też od strony pewnej efektywności, tylko do tego trzeba dojść. Nie każdy chce, nie każdy potrzebuje, do tego trzeba dojść. I to, co u Ciebie, Danielu, jak Ciebie ileś tam razy cały czas słucham, to co jest sens i postawienie na zespół, nie tyle na osobę, ale na zespół jako taka wielka podmiotowość, to jest bardzo fajne rozwiązanie. To ja na razie tyle. Kasia, włączyłaś kamerę, więc chyba to znak sygnał. Ujawniłam się. Cześć. Ja dzisiaj pierwszy raz na śniadaniu. Ja łączę się z Wami z Wrocławia, mam na imię Kasia i pracuję z niewielkiego biura księgowego we Wrocławiu. Jestem dyrektorem biura i to biuro zaczęło funkcjonować jakiś rok temu, czyli jesteśmy dosyć świeżą firmą. Teraz mamy około 7 pracowników i jestem tutaj dzisiaj z Wami, ponieważ ja i mój przełożony, czyli właściciel tego biura, zainteresowaliśmy się w ogóle właśnie tematyką turkusowych organizacji i chcielibyśmy ten turkus wdrożyć u nas, znaczy poprowadzić tą firmę także, żeby ona faktycznie była turkusowa. Natomiast jesteśmy w tym świeżi, nie mamy za dużo wiedzy jeszcze, ani praktyki, stąd ten taki mój pomysł, żeby nawiązać kontakt z Wami i trochę zaczerpnąć od Was wiedzy, doświadczenia, móc wymieniać się tutaj doświadczeniami. Bo cały czas myślimy w ogóle nad tym, jak zacząć, od czego zacząć w ogóle wdrażanie turkusu u nas. Na ten moment jak gdyby sam jedynie my, ja i mój szef jesteśmy świadomi, jak gdyby, czym w ogóle są turkusowe organizacje. Cały zespół gdyby jeszcze w ogóle nie wie, że takie pojęcie istnieje. Natomiast to, jak gdzieś tam do tej pory funkcjonowaliśmy, no to staraliśmy się dawać zespołowi jakby dużą dozę swobody i dużą dozę samodzielności. Natomiast tutaj jeszcze musimy na pewno popracować i ułożyć i tak ustrukturyzować może trochę taką tą naszą współpracę w ramach naszej organizacji, tak żeby wszystko było jasne też dla pracowników. Więc to dlatego tutaj też jestem dzisiaj z Wami i trochę się przysłuchuję. Też nie wziąłem udziału w tych kuluarowych rozmowach, bo w międzyczasie właśnie rozdzwoniły mi się telefony, stąd tak trochę dzisiaj z doskoku ten pierwszy raz. Super, fajnie, że jesteś i że jesteś że się zainteresowałeś, zajawiłaś ideą, pojawiłaś, super, witamy. Może dzisiaj będzie dla Ciebie ciekawa dyskusja. Ja dodam od siebie, Kasiu, że to dobry kierunek, jeżeli chcecie coś tam zmienić, to szukasz informacji, jak to zrobić. I turkusowe śniadania akurat są tą platformą, gdzie możemy sobie w różny sposób o tym pogadać.
W ramach tego, bo jesteś z Wrocka, we Wrocku jest Łukasz Socz Solarski, który też tam jest opiekunem lokalnym dla turkusowych śniadań. Fajne turkusowe śniadanie z konkretną osobą będzie w piątek, jeżeli chodzi o Wrocław. A też w tle mamy Alicję, która jest w ramach turkusowców z Krakowa. I w Krakowie w przyszłym tygodniu, 15, też będzie w ramach turkusowych śniadań spotkanie popołudniowe, gdzie to jest czwarta część mówienia od początku, skąd się wziął turkus, czym jest turkus, jak się patrzeć na turkus, a czwarta część będzie mówić o tym, to co zrobić, jak robisz to w organizacji. To może być też ciekawy temat dla Ciebie w przyszłym tygodniu. Dzięki. Tak, cześć, tutaj Alicja. Właśnie ja miałam wspomnieć o tym spotkaniu, bo ono będzie prowadzone przez Lenę Czernecką i będziemy tam poruszać w ogóle taki temat, jak właśnie zacząć z turkusem, jak znaleźć takie osoby w organizacji, które też będą trochę takimi przekaźnikami tego turkusu i jakby pomogą w tej nowej drodze, więc też właśnie Elena będzie opowiadała trochę o swoich takich doświadczeniach, na co ona zwracała uwagę i na czym się też oczywiście potknęła, więc też zapraszam o 17 właśnie 15 października. No to Alicja, jak już mamy Ciebie na linii, to możesz też właśnie coś jeszcze o sobie wrzucić, tak żebyśmy się... Super. Ja w ogóle dzisiaj jestem tak trochę z doskoku, bo tak się przełączam i bardzo Was przepraszam, bo wiem, że to trochę nie jest tym idealnym uczestnikiem, ale cieszę się, że dzisiaj się właśnie połączyłam. A jeżeli chodzi w ogóle o moją drogę turkusową, no to ja w sumie od zawsze się nad tym zastanawiałam, bo moi rodzice też prowadzą firmę już od lat 90. No i oczywiście te problemy w ogóle z pracownikami, z utrzymaniem zespołu, no to gdzieś tam zawsze im towarzyszyły. No i mi się zawsze to takie dziwne wydawało, że jak to jest, że jest część takich osób, które są tak mega zaangażowane w pracę i są zadowolone z tej pracy, chcą się rozwijać i jakby no tak oddają serce temu, a część osób jest takich, których to w sumie nie interesuje, są tam, bo są, no i no tak jakby nie jest to takie idealne rozwiązanie. No i właśnie chyba 2 lata temu zaczęłam się interesować Agilem i przy okazji właśnie trafiłam na turkusowe śniadanie w Krakowie. No i tak stwierdziłam, że chyba to jest to, że pewnie właśnie to ta sama organizacja, brak właśnie tego młotka, jeszcze kilka tam innych rzeczy na to wpływa. Natomiast jeszcze tego nie odkryłam, bo mimo, że działam tutaj w turkusowych śniadaniach, to jeszcze nigdy nie pracowałam w firmie turkusowej, ani takiej, która gdzieś tam jest na drodze do turkusu. Ale jakby z tematem jestem bardzo zaprzyjaźniona i bardzo mnie to interesuje. Na pewno chciałabym kiedyś spróbować, ale przy ostatnich takich rozmyślaniach o tym, to zastanawiam się, czy ja jestem jeszcze na tyle, już na tyle gotowa, żeby właśnie być w takiej firmie turkusowej, bo trochę właśnie zaczęłam myśleć o tym od drugiej strony, że to nawet nie tyle firma właśnie musi być turkusowa, czyli być na tej drodze do turkusu, co właśnie osoby, które dołączają, no bo to jest jednak jakby taki no klucz tego sukcesu. No a co więcej, no to jeszcze właśnie też współtworzę śniadanie turkusowe w Krakowie. No teraz jest online, więc w sumie to nie bardzo ma znaczenie, skąd nadajemy. No i myślę, że to tyle o mnie. Dzięki. Te twoje poszukiwania właśnie tego, że to człowiek musi być gotowy na sam musi być gotowy na turkus, to też ostatnio do mnie jakoś tak mocno trafiło, więc jakby to, co mówisz, to ze mną mocno współgra, że jakby ten człowiek, który dla mnie wchodzi do turkusowej organizacji, albo do takiej samozarządzającej się organizacji, to musi być taki człowiek, który przychodzi i myśli sobie, pracuje u siebie, na swoje i że jakby musi mieć taką dużą poczucie wspólnoty, nie? Że to jest moje, to nie jest tego przedsiębiorcy, który daje mi to miejsce pracy, tylko to jest nasza przestrzeń, moje miejsce pracy, ja je kreuję, więc jakoś tak
I musi mieć, myślę, też dużo w sobie takiej odwagi, no bo ktoś z takiej organizacji czerwonej, jeżeli przyjdzie do turkusowej i będzie nagle miał możliwość wzięcia odpowiedzialności za coś, to myślę, że może być trochę w szoku, że coś takiego się w ogóle dzieje. Została nam jeszcze Nadia. Nadia napisała na czacie, że ona jakby dzisiaj z dziećmi w domu, więc jakby nie ma pełnego komfortu. Oczywiście Nadia, jeżeli... Bo dla mnie to nie jest najmniejszy problem. Wszyscy jesteśmy gdzieś tam z domu, dzieci jak są, to... A w tym turkusie to ta pełnia i te życie inne jest też jakby akceptowalne, więc jak dla mnie nie ma problemu, jeżeli masz ochotę, gotowość jakby wpuścić nas do siebie do domu, to spoko. Jak nie, to też spoko, jakby w każdą stronę to idzie. Więc damy ci chwilę, żebyś sobie pomyślała i dała, wpisała na czacie, jak tam, czy jednak zostajesz na takim bardziej nasłuchowo, odbiorowo, czy jednak chcesz trochę coś o sobie. Nie, to tam na słuchowo już po prostu dała znać. To przejdźmy może, bo w sumie to tak dzisiaj totalnie luźno nam idzie i może fajnie, jak najbardziej. To przejdźmy może, Magda, a co w tym wszystkim ma Spotify? Właśnie i to, co ja sobie tak myślę, to co zrobimy, bo każdy z nas robił sobie dyskusję w pokojach, więc ja bym to zrobiła w taki sposób, żebyśmy się podzielili naszymi wnioskami z pokojów, czyli co my w te ramy turkusowe wkładamy. Ja jednocześnie będę dorzucać to, co mi się sklei ze Spotify'em, to też będę dorzucać, jakby co ja u nich znalazłam, a co oni. Więc jakby mi się wydaje, że zróbmy to w formule mieszanej. Trochę wy, co wy dyskutowaliście w pokojach, co się wam pojawiło w tych turkusowych ramach, co wy byście tam powrzucali, a co wrzucił już Spotify. To tak zróbmy, ja wyszeruję jedno zdjęcie i będziemy sobie tam regulować, okej? Okay? Okej. Okay. Zobaczymy, co się szeruje. Dobra, no dobra, no to w takim razie, co wydyskutowaliście w swoich pokojach? To jest to, co zrobił Spotify, czyli to, co on sobie powrzucał Spotify, ja będę do tego nawiązywać, ale tak jak sobie dyskutowaliśmy w pokojach, to co wam się powkładało, powsuwało w te ramy samozarządzania, co byście tam powrzucali? Pamiętacie? Danielu, powiedz, ja wiem, że to niby ja miałem mówić, ale ciebie za chwilkę nie będzie, to dawaj. Co ty? Tak, patrzę tutaj na tym rysunku, czy są jakieś rzeczy, które się gdzieś tam tak mocno pokrywają, bo nasze poszło bardziej w to, gdzieś tam w myślenie takie, że no właśnie. W trochę o założeniach, nie? Że taka tradycyjna firma jest trochę założeniem takim, że wspólnie robimy biznes, ale a biznes robią bardziej ci na górze, a ci na dole to po prostu przychodzą do pracy za pieniądze. I często jest takie, na takim założeniu jest oparta po prostu firma. A też czasem oczywiście tam na celach innych, motywacjach zewnętrznych, które są typu awans i różne tego typu rzeczy. Natomiast ta turkusowa organizacja bardzo bardziej idą w kierunku takiego bardzo partnerskiego, wspólnej pracy i szukania gdzieś tam tej motywacji wewnętrznej i takiego partnerstwa w firmie, gdzie nikt nikomu nie mówi, ale są po prostu, co ma robić, tylko jest oparte o założenia takie, że ludzie się chcą rozwijać, że ludzie chcą dobrze pracować, że ludzie chcą osiągać dobre rezultaty i nikt ich w tym nie musi kontrolować, nikt im nie musi mówić jak i co mają robić. No więc... No to mi się bardzo mocno wiąże też z tym, co myśmy z Mileną rozmawiały w naszym pokoju, bo u nas wyszło w ogóle pierwsze słowo, które się pojawiło, to samo zarządzanie, nie? Że tam, że te zespoły, właśnie tak jak mówisz, że ludzie sami, że się organizują i tak dalej, ale z drugiej strony to, co nam się też pojawiło, to Milena, dorzucaj to, co też ty pamiętasz, to, że to samo zarządzanie, żeby ludzie chcieli wziąć, to trochę potrzebują ram. I że to jest trochę tak, jak tam też właśnie Milena to wrzucała, ale też z moich doświadczeń, obserwacji, to jest często tak, że pojawia się jakiś temat i że w ramach tego tematu w ogóle dobrze, żeby padła decyzja, nie? Robimy, nie robimy. Jak robimy, to kto to robi? Jeżeli to ktoś się pojawi, kto to robi, to też dobrze, żeby już pojawiły się jakieś pierwsze wizje, pierwsze kroki, że jakby ludzie mają moim zdaniem gotowość i chęć brania,
tylko że muszą wiedzieć, co biorą i jak biorą, w jakich ramach, że to nie jest tak, że to tak samo z siebie, tak z mojej perspektywy, tylko jest duża większość, łatwość w braniu odpowiedzialności. Jeżeli na przykład jest jakaś decyzja, że bierzemy, że idziemy w ten temat, jest jakaś wspólna rozkmina, jak my to zrobimy, pojawiają się jakieś pierwsze kroki, są też jakieś takie ramy, że ktoś mówi, kto to będzie robił, kto będzie mnie wspierał, że są też te rzeczy poukładane, takie najbardziej podstawowe, nie? Jakieś takie zasady gry. Ja miałem takie przemyślenie z tych wcześniejszych naszych dyskusji, że samoorganizacja i samozarządzanie to nie jest brak organizacji i brak zarządzania. I trzeba na to zwracać uwagę. Nie? Tak jak Rafał, ty mówiłeś, że tam nikt pewnych rzeczy nie podjął, no to może właśnie wynikało z tego, że było brak organizacji, brak zarządzania. I u nas też się to często zdarza. Nie? I myślę, że właśnie samoorganizacja i samozarządzanie, do tego jest potrzebny jakiś właśnie framework czy jakieś zasady, które to umożliwią, które spowodują, że... Rozmawialiśmy przez chwilę właśnie z Magdą, że to tak zależy właśnie od tego, jaki jest zespół przy danym projekcie. W tym sensie, że jeżeli jakoś tam świadomie dobieramy zespoły, korzystając ja po Swissa, a nie, Magda mówiła o Insight, czy jakimkolwiek innym narzędziu, które jakoś wspiera taką świadomość zespołu, no to wtedy no mogą być zespoły, które nie będą potrzebowały tego, żeby wesprzeć podejmowanie decyzji czy zainicjować. Każdy zespół będzie potrzebował w sumie czegoś innego, nie? I że ta świadomość jest tu potrzebna w ogóle, żeby w ogóle mówić o samoorganizacji. No bo jak ludzie mają się samoorganizować, jak nie wiedzą, jaki mają potencjał. Myślę, że to w ogóle jakoś tak pierwszy krok. Nie wiem, jakie to macie doświadczenia, czy to jest jakieś istotne, co mówię, ale jakby, nie? Że myślę sobie, że są takie zespoły w mojej firmie, które no, ewidentnie wymagają wsparcia na obszarze wizji, właśnie nadania kierunku. A są takie, które będą wymagały, które w ogóle nie będą wymagały, tylko na przykład będą potrzebowały od kogoś innego wsparcia bardziej merytorycznego. To zależy od zespołu, nie? Ale zobaczcie, że tutaj też się też, jak sobie tego słucham, to się rysują dwie perspektywy, bo jedna perspektywa, czy dwie płaszczyzny, bo jedna płaszczyzna to jest sposób organizacji, nie? I na przykład to jest bardzo mocno zaznaczone właśnie w Spotify'u, że oni mają te tribal, czy jak to tam się, nie wiem, zapomniałam, jak się to wymawia, czyli tribe, takie struktury... Tribe. O, dziękuję wam bardzo. Tribe mają, nie? Mają składy, czyli to są właśnie klasyczne zespoły. To jest taki zespół, który ma w sobie wszystko, bo oni akurat zajmują się IT, nie? Więc oni tam są w stanie w ramach tego zespołu coś zakodować, coś przetestować i wypchnąć do klienta, nie? Czyli mają te składy. Te składy łączą się w te tryby, bo te tryby to tam one się organizują wokół jakiegoś konkretnego produktu, czyli jest jakaś taka struktura formalna, jak się mamy podzielić, nie? Potem są w ramach tych składów, są tak zwane chaptery, czyli zestaw ludzi. Chaptery przechodzą dzieją się w ramach tribów i przechodzą przez te składy. I na przykład jest jakiś chapter złożony tylko z testerów i oni się spotykają i tam sobie gadają o testowaniu, o usprawnianiu testowania, co im wyszło, bla, bla, bla. I mają też gildy, czyli takie struktury społeczności, które przechodzą przez tryby, przez składy, przez chaptery, czyli w ogóle zupełnie w inną stronę. I znowu te gildy bardziej tworzą się wokół ludzi, którzy interesują się czymś. Na przykład ktoś się interesuje leadershipem i tworzy sobie taką gildę leadershipową i tam mogą się przyłączyć ludzie właśnie z różnych trybów, z różnych składów, z różnych gild, bo po prostu ich ten temat interesuje. Czyli jakby z jednej strony to, co mówicie, to jest, pojawia się taka warstwa, jak się organizujemy, tak w taki bardzo techniczny sposób, a z drugiej strony to, co mówi Milena, czyli jakim jesteśmy zespołem, jaką jesteśmy grupą, nie? Czyli jak pojawia się nam ten skład, to jaki mamy potencjał? Czy my jesteśmy świetni w podejmowaniu decyzji, czy mamy ten potencjał, czy może jesteśmy takim zespołem, takim składem, który świetnie przeanalizuje wszystkie ryzyka, stworzy milion ścieżek zrealizowania czegoś, ale za cholerę nie będziemy w stanie podjąć decyzji, którą z tą ścieżek iść, bo my tak rozkładamy na części pierwsze tematy, że nie potrafimy podjąć decyzji, nie? I w tym momencie jakby, no, to są właśnie takie, dla mnie osobiście takie ramy, w którym musimy pomóc ludziom się odnaleźć. Z jednej strony właśnie, jak się formalnie dzielimy, ale też z drugiej strony, jak już nas formalnie, jakoś formalnie podzieliliśmy, to z kim my w tej formie współpracujemy? Co ci ludzie wnoszą? Jaki mają potencjał? I to jest właśnie też to,
to, co mówi Milena, to jest też moje doświadczenie, jak ja ostatnio pracowałam z zespołem, który miał bardzo wysoką umiejętności analityczne i bardzo niskie umiejętności podejmowania decyzji. Ten zespół miał takie trudności w podejmowaniu decyzji, że nawet jak coś im ewidentnie nie szło, to nie było osoby w zespole, która mówiła: słuchajcie, ale to nam nie działa i musimy to zmienić, bo ludzie bali się podnosić rękę ze względu na to, że bali się, że zmuszą innych do jakiegoś stylu działania, który innym może nie odpowiadać, nie? Że jakby to jest zespół, był zespół, który, jak mówi Milena, że jakby trzeba też jakby pomagać ludziom budować świadomość, jaki my zespół tworzymy, jakie mamy umiejętności, a nad czym musimy pracować, albo kto nas musi wesprzeć właśnie w jakim temacie. To mi się tak odpaliło, tak o czym mówiliśmy. Mówiłyśmy, co w ramach tych ram, jak się organizować. Co wam się jeszcze pojawiło? No u nas jeszcze ten element wartości, to może w tą kulturę od Spotify'a, tak? Że generalnie że w ogóle no clue, to jest jedyne, co łączy cały turkus. Wspólne wartości, które się pojawiają na etapie rekrutacji najlepiej. W idealnym stanie. Milena, opowiedz, bo to właśnie opowiadałaś bardzo fajnie, u was ciekawie działają te wartości i ta rekrutacja właśnie w oparciu o wartości. Chodzi o ten proces rekrutacji, w sensie jak to wygląda, żebym powiedziała? Tak, to mówiłaś właśnie tam u was, jak to rekrutowaliście koniec końców w oparciu o wartości. No tak, bo jakby ten proces pewnie nie jest jakoś idealny, więc to tak jakoś eksperymenty są napisane dobrze, eksperymentuję dużo. W każdym razie rzeczywiście widzę tą taką zależność, że no aktualnie rekrutacja w pierwszym etapie, to jest jakiś tam pierwszy bardziej przesyłowy, drugi prowadzę ja, tak, pierwszy spotykamy się z kandydatem, gdzie ja sprawdzam przez to pierwsze spotkanie online'owe tylko pod kątem wartości. Czyli w ogóle nie biorę pod uwagę umiejętności, jakichś w ogóle innych aspektów, w ogóle, tylko jakby wartości. Techniczne aspekty są już odsiane, więc jakoś się tam to spina. I to, co się potem dzieje w tym drugim etapie, to ten człowiek, który przeszedł przez moje sito wartości, ja stwierdzam, że dobra, spoko, wartości, to on idzie do zespołu. I wtedy ten drugi etap jest bardzo różny, to znaczy no my mamy te salony optyczne, więc ten kandydat udaje się do salonu, w którym ma pracować, bądź do dwóch, bądź do trzech. W zasadzie to już jest bardzo takie niezależne ode mnie, raczej od nich, jak oni to widzą. I oni tam spędzają całą tonę czasu razem. Czasami niektórzy przychodzą na pół godziny, mówią, że już nie mają czasu, bo idą, a są tacy, co siedzą 6 godzin i badają temat, tak? I to spotkanie właśnie zespół cały wie, że na tym etapie mają widzieć się na tyle długo, żeby wiedzieć, że chcą pracować z tym człowiekiem, że mają wspólne wartości, że ten człowiek będzie wyznawał to, co my wyznajemy, mówiąc takim kultem. I wtedy w sumie jest tak, że jeżeli oni już biorą odpowiedzialność i ja na tym etapie w ogóle nie wchodzę w decyzję, to oni ją podejmują zespołowo, no bo ja już powiedziałam tak, nie? Więc jakby to już nie ma mojego udziału, no i oni jakby podejmują tę decyzję, a zatem potem biorą odpowiedzialność za jej skutki. To znaczy, jeżeli ktoś potem nawala w zasadach, to oni mówią, że nawala. I to jest, myślę, kluczowe tutaj, tak? Że, no bo gdyby nie brali w tym udziału, to by powiedzieli, że to góra wysłała im człowieka, a tam zamiatają pod dywan. Więc no to o tym mówiłam też na etapie rekrutacji, nie? Chociaż myślę, że jeszcze to jest do dopracowania, bo tak naprawdę chciałabym, żeby ten człowiek, my jesteśmy na tyle małą firmą, że ten człowiek mógłby, kandydat mógłby się spotkać z każdym człowiekiem w firmie. I to było super. Ale też w ogóle patrz, to co mówisz, jakby mi odpala taką myśl, że w tym rekrutowaniu z tymi wartościami, ale też świadomością zespołu, jakie mamy potencjały, nie? Że na przykład może być czasami tak, nie wiem, jak może u was tak nie jest, ale u nas czasami tak jest, że jak jest zespół mocno w jakimś kierunku, ja patrzę po insajcie, jak na przykład mamy zespoły, które są mocno nastawione na empatię, na indywidualne podejście do poszczególnych członków zespołu, nie naciskanie, i pojawi się członek zespołu, który jest z drugiej strony mocno nastawiony na cel, to zespół bardzo mocno go odrzuca, nie? Że nie, ten człowiek do nas nie pasuje, że on ciągle tylko presję tworzy, że ciągle tylko coś chce, by zmieniał i tak dalej, i tak dalej, a przecież my tu mamy... Na etapie tym wcześniejszym, to znaczy, żeby zespół był świadomy, czego mu potrzeba. No, tak, właśnie, nie? No, bo dobry przykład dałaś, bo mam akurat taki zespół teraz, nie? Że ludzie są bardzo nastawieni na współpracę, bardzo nastawieni na kompromis, jednocześnie mało może ideowi i mało decyzyjni, tak? I brakuje tam kogoś, kto będzie ich inspirował, popychał do działania, trochę działał na swoje też, no nie? Ale oni wiedzą, że takie sobie potrzebują. Więc tak, dzięki temu to się może udać jakoś. Zobaczmy, no. Jak to jest. No.
No, bo to jest właśnie ten element, nie? Że przy tym, jeżeli dajemy ludziom możliwość decydowania, to też jakby stwarzajmy im odpowiednie warunki do decydowania, nie tylko w sensie, że dajmy im tą możliwość, ale też uzbrojmy ich w wiedzę i w świadomość, czego mogą potrzebować, nie? Że jednak i tutaj się mocno odpala ten feedback, co jest, też o tym Milena mówiłaś, nie? Że trochę mówiłaś też tam o tym feedbacku, nie? Że w takich organizacjach, które się są blisko tego turkusu samozarządzania pełni taką, i też to, co ty mówisz, Andrzej, ta komunikacja i przekazywanie informacji zwrotnej, jakby to jest szalenie ważne, żebyśmy byli świadomi tego, co mamy, jakie mamy potencjały, czego nam brakuje i żebyśmy umieli w ogóle tym operować, nie? I się w tym stanie, czy w tym układzie rozwijać, że my nie chowamy rzeczy, których nie mamy, ale jesteśmy ich świadomi i szukamy rozwiązań, jak je uzupełnić. Mhm. Coś wam się jeszcze pojawiało w waszych pokojach? U nas się zaufanie pojawiło jako coś niezbędnego do dalszego działania. Bo bez zaufania trudno będzie potem wzajemnie patrzeć na samozarządzanie w sensie odpowiedzialności, przekazania decyzyjności z takiej struktury piramidalnej na strukturę zupełnie inną, żeby ją zbudować. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy tylko to artykułować, natomiast będziemy mieli bariery w środku do przepracowania. I tu właśnie, Rafale, tak jak mówiłeś, jak ktoś ci mówił, od czego zacząć, to oczywiście od siebie, bo mamy w sobie te bariery, pewne schematy, pewne przekonania, które zakładają już po innej stronie to albo to i to nas blokuje. I to jest do przepracowania. Natomiast ja się zastanawiam w takim układzie, jeżeli zaufanie, to jak je w praktyce budować? Jak je tworzyć w praktyce? Jakie macie doświadczenia z budowania zaufania pomiędzy sobą a drugim człowiekiem? Chyba to się zaczyna od tej pracy z błędem. Tak myślę. Swoim może najpierw, nie? I tak wygląda. I na to i kropka. To się trzeba uczyć pracy z błędem. Jak się pokazuje swoją pracę z błędem, to myślę, że potem się rodzi zaufanie, no chyba. No w ogóle w Spotify mają taką wdrożoną zasadę i z tego, co tam przeczytałam i oglądałam różne filmiki różnych ludzi, którzy tam pracowali, oni wręcz wprost mówili, że oni pracują z błędem w ten sposób, że jest ściana błędów i jak ktoś popełni błąd, to po prostu to publikuje, mówi otwarcie, nie? Że popełniłem taki błąd, tego i tego się z tego nauczyłem, nie? Bo błędy, niepowtarzane błędy albo błędy, z których się uczymy, to jest zjawisko, które jest bardzo okej. Okay. Zresztą to jest podejście, które powinniśmy wyciągać z edukacji, ale niestety tego podejścia z edukacji nie wyciągamy, że tylko w momencie błędu uczymy się tak naprawdę, bo błąd nam pokazuje, że coś nie działa i jak można to obejść, nie? Jakby ja na przykład, jak zaczynałam gdzieś tam swoją pracę, to pracowałam w takiej firmie, małej poznańskiej firmie u pewnego człowieka, który, długa historia, natomiast mieliśmy tam coś takiego i to było bardzo fajnie działało. Myśmy to nazywali case'ami. Można było w ciągu dnia dostać case'a. Myśmy też mieli, tam były też takie, pojawiały się elementy pracy agile'owej, której ja jeszcze nie znałam i nawet nie wiem, czy ten człowiek to znał, bo agile chyba jeszcze wtedy nie był w ogóle tak popularny w Polsce, o ile w ogóle. Ale myśmy się spotykali codziennie, mieliśmy spotkania całego zespołu. Jakby te spotkania miały swoją formułę i w ramach tego była też tak zwany case. Polegało to na tym, że w ciągu dnia, jak coś robiliśmy i ktoś popełnił błąd, to się dostawało case'a i potem tego case'a omawiało się na forum. Czyli ja przychodziłam i mówiłam, no to dzisiaj omawiamy case. No i ktoś mówił, dobra, to ja dzisiaj dostałam case'a, mój case polega na tym, że zrobiłam to i to, czyli popełniłam taki i taki błąd. Efekt tego był taki i taki. Inne osoby też mogły mi dorzucić swoje, to co oni widzą, jeżeli chodzi o efekty tego błędu, co jeszcze mogłoby się stać i co może się dziać, jeżeli będziemy ten błąd powtarzać. I ja potem słuchając tego miałam za zadanie powiedzieć ok, więc rozwiązanie na przyszłość widzę takie. Inne osoby też mogły podać mi rozwiązanie. I zasada była taka, że każdy każdemu wręczał case'a, że jakby ja mogłam szefowi, szef mógł mi, ja mogłam praktykantowi, praktykant mógł mi, nieważne kto komu, ważne, że jakby omawialiśmy sobie te błędy codziennie na forum, czasami obśmiewaliśmy, ale to było jakby takie normalne, że pracowaliśmy z case'em. Nie nazywaliśmy tego błąd, tylko case. Akurat tak to się w naszym przypadku stało. W mojej firmie działało coś, co było takim przeciwieństwem dobrego case'u i nie się podzielę. Była praca z błędem.
I wyglądało tak, że raz na 2 tygodnie było spotkanie całej kadry kierowniczej. Już dzisiaj mówiłam już Magdzie, dzisiaj już nie mamy kadry kierowniczej. To taki plus koronawirusa i wszelkich zmian turkusowych. W każdym razie raz na 2 tygodnie spotkania kadry kierowniczej, na których 2 godziny były przeznaczone na to, żeby analizować błędy, które pojawiły się przez ostatnie 2 tygodnie. I może w samej idei ma to jakiś sens, tylko że kiedy właśnie no, nie leżą na podstawie tego jakiejś wartości i w ogóle cała głębia, no to przerodziło się to w to, że ludzie się bali, byli bladzi. Ja przyszłam na pierwsze takie spotkanie, co się dzieje? Bali się, mieli spisane, znaczy czekali, które błędy zostaną wytknięte podczas tego spotkania, tak? Które będziemy omawiać. To nie oni przygotowywali nawet te błędy, nie? Tylko co tutaj szef powie, że było źle, nie? I takie publiczne, taki lincz publiczny. Straszne to było. Już dzisiaj nie analizujemy błędów w ten sposób, ale może zaczniemy w jakiś inny sposób, lepszy w przyszłości. Cześć, ja przepraszam, w końcu chciałam do Was dołączyć. Nie wiem, czy jest jeszcze jest przestrzeń na to, żeby się przedstawić i powiedzieć. Ja jestem z Sopotu i przez 10 lat prowadziłam taką działalność związaną z gastronomią, ale to może jest taka kwestia, że tam ludzie są bardzo blisko siebie, jest bardzo dynamicznie i intensywnie i te decyzje szybko zapadają i dużo, dużo jest pracy w takim obrębie zarządzania wbrew pozorom. Myślę, że to się marginalizuje w tej branży, ale tak jest. A teraz pracuję przy koordynowaniu projektów w IT. Wiecie, przepraszam, że teraz wtrącam taką myśl, ale od kiedy interesuję się takim podejściem turkusowym i tego typu zarządzaniem, mam taką cały czas myśl, że to jest bardzo blisko wychowania i nie wiem, czy znacie rodzicielstwa bliskości. Mhm. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie. I mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo odpowiedzi. Tak jak pisałam, miałam 2 dzieci. Od początku staram się wychowywać w tym duchu. Popełniłam mnóstwo błędów, ale też bardzo, bardzo dużo się nauczyłam przede wszystkim o sobie. I mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo odpowiedzi, które można by podciągnąć właśnie po zarządzanie. Nawet ten wątek, o którym przed chwilką wspominaliście o błędach, mam wrażenie, że im więcej ja mówię o swoich błędach, bo nie wiem, czy też macie takie doświadczenie, jakiś czas temu jeszcze dzieci się wychowywały w taki sposób, że rodzice byli tacy bardzo, może nawet nie autorytarni, ale idealni. I bardzo dużo osób mówiło o tym, że ma taki problem, bo ich rodzice nie popełniali nigdy błędów. I mam takie przemyślenia, wiecie, że im więcej na przykład mówię swoim dzieciom, ach, źle to zrobiłam, mogłabym to zrobić tak i tak, to one też bardziej są empatyczne jakby wobec swoich błędów, jakby się ich nie boją, ale też to nie jest tak, że popełniają te błędy, tylko mówią o tym, mamo, zrobiłam to i to, następnym razem zrobię to tak i tak. I mam wrażenie, że jesteśmy wielu miejscach można by odnaleźć właśnie taką strukturę, że są bardziej doświadczone osoby, które pełnią taką rolę mentorów, osób, które wskazują różne drogi i ścieżki i ta jakby druga strona osób, które się mogą od nich uczyć. To nie musi być taka jakby zależność, która cały czas jakoś obowiązuje, tylko w różnych relacjach ona się objawia. Ale chyba właśnie jest tak, że im więcej ta strona, która powiedzmy w danej relacji jest bardziej doświadczona, mówi o tych błędach, pokazuje w jaki sposób się do nich odnosi, jak się przy nich czuje i co można by naprawić, tym bardziej jakby uruchamia ten proces u kogoś, dla kogo jest w tym momencie jakby takim mentorem, osobą bardziej doświadczoną. W ogóle w temacie pracy z błędem i z przekonaniami wokół błędu, bo dla mnie jakby i wychowanie i też jest jakby źródłem bardzo dużym, jak pracuję z zespołami i gdzieś tam o tych rzeczach dyskutujemy, to po pierwsze jakby cała seria przekonań wokół błędu, nie, że i w ogóle decyzji, nie, że trzeba podjąć dobrą decyzję, że w ogóle decyzja musi podjęta raz musi działać i my się często boimy podjąć decyzję, bo się boimy błędu, że to wszystko jest strasznie mocno powiązane. Ja tutaj się mocno, bardzo mocno, po pierwsze a propos właśnie błędów i bycia doskonałym, niedoskonałym, nie, to bardzo mocno się przedsugeruje Jasperem Julem, akurat z wychowania w duchu bliskości, który mówi o tym, że dziecko nie potrzebuje idealnego rodzica, potrzebuje rodzica, który się zmienia i rozwija. I to jest taki element, który ma też od tego strachu przed błędem nas uwolnić trochę, ale tak w ogóle w kontekście jakby podejmowania decyzji, strachu przed błędem, to też mi bardzo mocno jakby pomagają koncepcje Kena Robinsona, który on w ogóle tam pracuje, działa i tworzył teorię wokół
talentu, potencjałów ludzi i tak dalej, i tak dalej. I Ken ukuł takie bardzo banalne i oczywiste, ale piękne zarazem stwierdzenie, że życie nie jest organiczne, to znaczy, że nie jest liniowe, że decyzja podjęta dzisiaj nie musi nas doprowadzić do finału, albo coś małego, drobnego, co się zdarzyło przypadkowo, może nas poprowadzić w ścieżkę, która będzie naszą docelową ścieżką. Że w życiu bardzo często zawracamy z drogi, zmieniamy te drogi, mylimy je i zbieramy te doświadczenia i na nich budujemy. On to właśnie nazywa taką organicznością życia. I ja zauważyłam, że jak ja pracuję z zespołami, które mają trudność z podjęciem decyzji, to bardzo często te zespoły mają takie wrażenie, że okej, podjęliśmy tą decyzję i już nie ma drogi odwrotu, że jakby nie traktują procesu podjęcia jakiejś decyzji jako w ogóle proces uczenia się, nie? Że okej, podjęliśmy tą decyzję i klamka dzisiaj podjęliśmy zapadła. Ją tak, i klamka zapadła, nie? Że to jest jednokierunkowa droga, to nie jest jednokierunkowa droga, my dzisiaj podjęliśmy tą decyzję, zdobędziemy to doświadczenie w oparciu o tę decyzję i jak jutro mielibyśmy podejmować tę decyzję już z tym doświadczeniem, które zdobyliśmy, jak będziemy mieli tę decyzję podejmować jeszcze raz, jest duża szansa, że my podejmiemy inną decyzję, bo decyzja nie jest jakby, że jest biało-czarne, dobre, złe, tylko mamy takie doświadczenia, mamy taki zasób, mamy taki kontekst, ta decyzja będzie dzisiaj taka. Jutro może ta decyzja z innym składem, z inną energią będzie zupełnie inna, że jakby mamy, no jakby strasznie zespoły są takie zafiksowane na tym, że ta decyzja dzisiaj jest taka, jutro będzie taka sama i szukają najlepszej możliwej decyzji. A to tak nie działa moim zdaniem. Życie jest organiczne po prostu. Dzisiaj podejmiemy taką decyzję, zbierzemy to doświadczenie i plony, a jutro podejmiemy zupełnie inną. I jakby i to jest moim zdaniem coś, czego często, gęsto w kontekście właśnie decyzyjności, samozarządzania i popełniania błędów, jakby ludzie się jakby... No zespoły często moim zdaniem nie są tego świadome, nie? Że to wszystko jest w procesie, że to wszystko się tworzy. To znaczy to na pewno, to co też Milena mówiłaś w temacie pracy z błędem, praca z błędem absolutnie jest super, jest kwestia tylko w jakiej intencji pracujemy z błędem. Jeżeli w intencji takiej, żeby wskazać winnego, nie pracujmy. I tutaj w ogóle ta ciemna strona odpowiedzialności, bądź tak zwanej odpowiedzialności opresyjnej się pojawia, czyli wina. To jest to, z czego musimy wyjść. Nie ma czegoś takiego, że okej, no są przypadki szczególne, że ktoś po prostu nie współdziała, nie rozumie pewnych rzeczy i tak dalej, ale to na innym poziomie po prostu układamy zespół, na poziomie wartości, na poziomie wspólnego celu i tak dalej. Jeżeli to mamy ułożone, to szczerze powiedziawszy, nie bawimy się potem w coś, że ktoś jest winien. Jak coś nam się nie udało, a będzie tak, bo fuck-upy będą się zdarzały, jak coś robimy, tak jak Magda powiedziałaś, analizujemy to, ale w sensie nauczenia się, wyciągnięcia wspólnych wniosków bez jakiegoś takiego naznaczania. To on, to znowu on i tak dalej. Przy takim podejściu w tak zwanym czystym teoretycznym turkusie, to na poziomie samozarządzania mamy też samokontrolę i tu też mamy analizę tych błędów, które popełniamy. Nie chowanie ich, ale de facto skupianie się też ze swojej strony i dzielenie się wnioskami. To jest istotne i do tego trzeba dojść. To nie jest łatwe, bo mamy znowu te blokady różne od dzieciństwa wpajane nam, które mówią, nie, to ja nie będę mówić o swoich błędach, to ja zrobię to u siebie. To, co Nadia powiedziałaś, jest super, absolutnie, bo na poziomie, nasi rodzice zawsze byli idealni. No nie. No ale jeszcze jedna myśl, która mi przychodzi do głowy i to z poziomu menadżerów, z którymi współpracuję na różnych poziomach. Dość duży problem związany z takim podejściem do tego, że nie ma być błędów, nie może być błędów, jest to, że ci ludzie nie dają sobie prawa do popełniania błędów. I w związku z tym to przekładają też na zespół, a z drugiej strony, jeżeli ja sobie nie daję prawa do popełniania błędów, a popełniłem błąd, to w relacji ze swoim współpracownikiem, pracownikiem, Boże, podwładnym, zacznę podświadomie ściemniać. Ja błędu nie zrobiłem. To nie ja, to. I to strasznie buduje taką toksyczną atmosferę i brak takiego partnerstwa. I to troszkę teraz nawiązuje, Magda, do tego, co powiedziałaś, to jak budować zaufanie. Zaufanie
na autentyczności, na szczerości, na tym, że dajemy sobie też prawo do tego, że mogę popełnić błąd. Jeżeli jestem liderem, kierownikiem, dyrektorem i tak dalej, też jestem człowiekiem, mam prawo popełnić błąd. Mhm. No w ogóle... Proszę. Mogę? Dobra. Andrzej, ja bym teraz rozwinęła na takie dwie ścieżki, że jeżeli przyznam się do błędu, to mogę podnieść jakąś karę, jakieś konsekwencje, czeka mnie chociażby to, o czym mówiłeś, że ostracyzm ze strony innych współpracowników, albo taka druga ścieżka, że tak, popełniłem błąd i teraz po prostu nie boję się tego, że ktoś mnie oceni, ale mogę, znajdźmy powód tego, na przykład nie wiem, miałem za mało czasu, za mało się przyłożyłem, może to zadanie powinien ułożyć jako priorytetowe. To myślę, że bardzo ważne by było to uzupełnienie tego, co powiedziałeś, takim właśnie wytłumaczeniem, że po prostu nie spotyka mnie za to jakaś kara, czy jakaś ocena, czy coś takiego trudnego, tylko popełniam błąd, proszę pomóżcie przyjrzeć mi się, gdzie on został popełniony, bo tak, bo ja go popełniłem, ale znajdźmy rozwiązanie na przyszłość. Może w ten sposób. Absolutnie tak. To znaczy na poziomie kultury pracy w ogóle tworzymy takie środowisko, które zabezpiecza nas przed pójściem ścieżką ostracyzmu, winy, kary. To nie jest ta ścieżka. Też tutaj jakby to, o czym mówicie, to też bardzo mocno Spotify, który teraz zaczął współpracować z Brené Brown, a Brené Brown bardzo dużo mówi właśnie o odwadze i popełnianiu błędów i ona mówi taką rzecz, która jest piękna i bardzo dla mnie mocno zauważalna w postawie w stosunku do błędów, że dopóki ja sama przed sobą i przed innymi nie powiem, jest mi źle, bo popełniłam błąd, jest mi przykro, wstydzę się, mam brak, nie czuję się komfortowo, to jak ja nie powiem tego otwarcie, sama przed sobą nie przyznam się do tego, że po prostu jest mi cholernie źle, bo popełniłam błąd, to nie ma przestrzeni do nauki, nie? To tak z poziomu praktycznego, że pierwszym krokiem w uczeniu się z błędu jest powiedzenie, kurde, jak jest mi źle, kurde, jak ja się wstydzę, że zrobiłam taki fuck up, nie? Że jak ja siebie samą zawiodłam i jak mi z tego powodu jest przykro. Jak ja otwarcie to powiem przed ludźmi, to jest to budowanie właśnie zaufania na szczerości, na autentyczności, to nie kosztuje, to nie boli, a tak naprawdę uwalnia mnóstwo energii do tego, żeby zrobić krok dalej i zacząć się uczyć z błędu. Bo tak naprawdę cała trudność w uczeniu się z błędu często polega na tym, że my blokujemy całą energię, żeby udać sami przed sobą, że to nie nasza wina, że jakby nie jesteśmy w stanie dopuścić do siebie tych złych emocji, nie? A jak zaczynamy się bronić przed brakiem, przed tą złą emocją, przykrością, że mi jest źle, bo popełniłam ten błąd, to zaczynam działać w tą stronę, że to jest wina tego, wina tamtego, to na pewno ten nawalił i dlatego mi nie poszło i tak dalej, więc jakoś wtedy pojawia się ta kultura obwiniania, nie? A jak ja powiem, kurczę, wiecie co, jest mi przykro, że popełniłam ten błąd, albo czuję się zła, że doprowadziliśmy do tej sytuacji, że działo się to czy to, jeżeli robiliśmy to w zespole. Jeżeli ja dopuszczę do siebie te emocje, to uwalnia i powoduje, że ja przechodzę do nauki tak z praktycznego poziomu i zaczynamy unikać tej kultury obwiniania. I tak się podoba właśnie mówicie i Andrzej i Magda o tej autentyczności, bo ja też mam takie doświadczenie, że samo mówienie o tym, że popełniłem błąd, wcale nie musi być autentyczne i mam takie bardzo negatywne doświadczenia z tym. To znaczy, że przechodzimy jakąś drogę i no ktoś mówi, no tak, no teraz popełniłem błąd, nie? Ale że to tak bardzo chodzi o to, co ja o sobie myślę w tym momencie. Tak, że to, co ty tu powiedziałaś, że przed sobą, że wydaje mi się, że tak jak to widzę, chociaż nie wiem, że może być czasem łatwiej niby powiedzieć ludziom otwarcie, no bo może mnie nie spotka ostracyzm, ale za tym idzie właśnie brak pokory. Ja mówię ludziom o tym, że popełniłem błąd i jestem taki świetny, że o tym mówię, bo jestem taki otwarty i gotowy na to, żeby mówić o błędzie, nie? I że i to ja jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Ale to jest trudne dla mnie doświadczenie, tak? Bo jaka to chwała mówić o błędzie, jeżeli się wewnętrznie nie pogodziliśmy z tym, że właśnie tam no coś nie gra, nie? Tak? Że to naprawdę coś zrobiłem nie tak, nie? Że jest to moja odpowiedzialność. No. I że jest mi po prostu z tym cholernie źle, nie? Tak, wydaje, że pierwszą rzeczą, która uwalnia, to jest takie powiedzenie sobie otwarcie, kurde, jest mi źle, no po prostu jest mi źle, że popełniłam błąd i tyle. I naprawdę ja mam poczucie, że to mocno uwalnia taką przestrzeń do uczenia się z tego. No tutaj do przepracowania są te dwie przestrzenie. Danie nam wszystkim możliwość i akceptację tego, że mamy prawo popełnić błąd, z tym, że to też jest pewien, nie na zasadzie popełniłem i nic się nie stało.
Nie, no popełniłem. Nie to, że jestem winny kara, tylko jak popełniłem, to jest kwestia, czy z tego mam jakąś lekcję, czy coś możemy zrobić, żeby naprawić ewentualne szkody i co możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć właśnie na przyszłość przed tego typu działaniami. A z drugiej strony, to też jest kwestia to, co zwłaszcza Magda mówiłaś, tutaj Milena do tego dopowiedziałaś, to wewnętrzne przepracowanie, ja i błąd, jak ja w funkcji błędu. Czy błąd powoduje, że w ogóle całościowo się zamykam, nie jestem nic wart, nie jestem nic warta, w ogóle i tak dalej, co może u niektórych wpływać dość mocno na poczucie własnej wartości, no to jest do przepracowania, bo tak nie powinno być, czy w drugą stronę. I to tak jak stoicy podchodzą do tematu, no ten złoty środek jest tutaj bardzo ważny. Nie możemy przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. I na pewno w ramach współpracy, zwłaszcza brania odpowiedzialności za nowe rzeczy, których nikt nie dotykał, kultura błędu jest czymś, co nas blokuje i nie będziemy wchodzić w nowe rzeczy. Czyli tutaj musi być kultura akceptacji, że fuck-upy będą się zdarzać. Natomiast też właśnie to jest to, bo tak mam wrażenie, że tak mocno poszliśmy w ten błąd i to dobrze, że o nim mówimy, bo to jest ważny moment. Natomiast też to też chyba nie chodzi o to, że my teraz wpuszczamy lejce i wszyscy dookoła robią błędy i się tego uczymy, nie? I to też właśnie mocno widać w tym, jak Spotify w ogóle podchodzi do tego samozarządzania i to mi się w ogóle u nich podobało, bo ja nigdy na to tak nie patrzyłam, na to, jak ma się autonomia do takiego ukierunkowania, nie? I oni się pomyśleli, że to nie jest tak, że albo jesteś autonomiczny, albo jesteś ukierunkowany i zgodny jakby ze wszystkimi, tylko że to są tak naprawdę dwie płaszczyzny, do których trzeba się odnosić i oni właśnie sobie myślą, że jest alignment i autonomia i że to są takie dwie wykładnie i możemy mieć, tak jak tu jest w tym miejscu napisane, pokazane, to tutaj może to przybliżę, jeżeli jestem w stanie to powiększyć. Nie jestem w stanie niestety, albo jestem. Teraz jest krecha. Zaszalałaś. Że możemy mieć właśnie alignment i autonomię. Ale my jakoś tak czytam jako taką zgodność, ukierunkowanie, wspólności. Możemy mieć sytuację, gdzie są zespoły nisko zgodne, ukierunkowane i też nisko autonomiczne. Są takie zespoły, w których właśnie jest taki brak w ogóle tego, że wie się, co się robi i chęci działania, nie? Taki no brakuje mi teraz taka niemoc, nazwijmy to niemocą, nie? Nawet byśmy wtedy nie mówili o zespole, bo trudno powiedzieć, żeby to był zespół, to jest grupa osób, tak? Mm-hmm. No tak, ale jakby są takie organizacje, w których funkcjonuje takie niemoc. Ja tutaj nic nie mogę, nie wiem, idziecie do urzędu i do drzwi was w sumie odsyłają. Nie, to mi się wydaje, że to może być taka sytuacja, gdzie ani nie wiemy, co robimy, ani nie mamy poczucia, że możemy o czymś zadecydować, nie? Że to nie moja sprawa. Nie? Ludzie tylko skupiają się na tym, żeby te ręce umyć. Że możemy mieć układ, że właśnie jest wysokie ukierunkowanie, ale niska autonomia, czyli że przychodzi lider, mówi, że potrzebujemy tego, jest to widoczne, potrzebuję tego i zróbcie to, nie? Pokazuję ludziom i mówię jeszcze im wręcz, co mają zrobić, takie typowe właśnie zarządzanie tak i tak. Możemy mieć sytuację, gdzie jest wysoka autonomia, ale niskie ukierunkowanie, czyli róbcie jak chcecie. Niech działa, niech się dzieje, nie? Właśnie to jest to. Mam nadzieję, że będzie działać. Wszyscy sobie tutaj popełniamy błędy, jest sielankowo i nikt się nie skupia na efekcie. I to jest miejsce, w którym chce być Spotify. Mi się wydaje, że to jest miejsce, w którym chcą być organizacje turkusowe, czyli my, że mamy wysokie ukierunkowanie, ale też wysoką autonomię, czyli ludzie wiedzą, co jest do zrobienia, wiedzą, jaki jest cel, czyli właśnie przychodzi lider i mówi, potrzebuję tego i tego, i co możemy z tym zrobić, jakie macie pomysły, ale właśnie ludzie mają przestrzeń do wnoszenia pomysłów i do działania. I to jest takie zdrowe miejsce do popełniania błędów, nie? Że i w ogóle do działania, że my wiemy, co jest do zrobienia, co jest potrzebne, ale też mamy narzędzia i mamy przestrzeń daną do tego, żeby działać, nie? I to jest takie miejsce. Przepraszam. Rzucaj. Okej, pomyślałam sobie, że Milena, mówiłaś o tym, że właśnie, żeby nie doszło do takiego momentu, że ktoś popełnia błąd i wtedy jest jakby w centrum uwagi. Jakby to jest ten moment, kiedy jest wysłuchiwany i kiedy jakoś znajduje taki feedback. I pomyślałam sobie, że bardzo ważne jest to, żeby traktować i błędy, i jakieś takie sukcesy, powiedzmy, kategoryzowane jako sukcesy, jako doświadczenia. I żeby było przestrzeń i na to, i na to. I żeby obie te jakby sprawy były omawiane w
ten sam sposób. Udało mi się dlatego i dlatego i dlatego, popełniłem błąd dlatego, dlatego i dlatego. Tak, żeby faktycznie w którymś momencie nie przeważyła taka kultura błędów. Bo to jest myślę, że bardzo zachęcające i bardzo takie może nawet nowe dla wielu osób i wiele osób właśnie skupia się na tym, że to uczę się na błędach, nie? Powtarzając jakiś taki frazes, za bardzo się skupiają na tym, żeby właśnie cały czas wytykać sobie te błędy, zamiast skupić się na tym, że sukcesy też uczą, tylko trzeba je odpowiednio jakby zdefiniować i odpowiednio się im przyjrzeć. I myślę, że taką... że trzeba dążyć do takiego balansu, żeby i odpowiednią uwagę poświęcać na błędy i odpowiednią uwagę takim powiedzmy sukcesom mierzalnym odpowiednio do tego, do jakiegoś takiego mierników, które sobie wyznaczymy, ale traktować te oba jakby, te obie sprawy jako doświadczenia i może wtedy w ogóle pojawią się jakieś jeszcze inne kwestie, które występują w jakimś takim procesie przed popełnieniem błędu, lub przed podjęciem decyzji o jakim, który zaważy o tym, że wydarzy się sukces. I wtedy być może jeszcze większa jakby nacisk położymy na decyzję. I skupiając się na decyzjach, jesteśmy w stanie budować jakby takie zespoły, które w przyszłości są wolne od właśnie takiej dużej odpowiedzialności spowodowanej błędami, od tych emocji, które się pojawiają w tym momencie, bo te decyzje są coraz lepiej przemyślane. I to jest właśnie też to, a propos tego świętowania i Spotify też bardzo mocno dużo o tym mówi, że oni mają w ogóle taką kulturę świętowania, że jak coś wychodzi, to oni po prostu to świętują, zresztą oni zaczynając taki proces gwałtownego rozrastania się, stworzeni w HR-ze, bo mają też swoje HR-y. Nagle okazuje się, że turkusowe organizacje też potrzebują HR-ów albo people, ludzi z obszaru people, nazwijmy ich tak, ludzi z obszaru ludzi. Że oni właśnie mają taką specjalną grupę, która zajmuje się w ogóle tworzeniem kultury, budowaniem spójności organizacji i poczucia wspólnoty. I to jest taka grupa, która tworzy, która jakby organizuje różne wydarzenia w firmie, wszystkie eventy, tak żeby budować jedność w tej organizacji i tam adresują różne, różniste wydarzenia, ale jednym właśnie z tych wydarzeń, bardzo ważnych wydarzeń jest to świętowanie, czyli jak nam coś wyszło, to my robimy wielką pompę i świętujemy i mówimy o tym. I ja sobie też o tym właśnie myślałam, o tym świętowaniu, tak jak teraz też Nadia, ty o tym mówisz, nie? Że to świętowanie to jest taki bardzo ważny moment do budowania tej kultury high alignment i high autonomii, że to jest taki moment, że my pokazujemy te nasze, tą naszą gwiazdę polarną, do której my zmierzamy, że to jest taka postawa, oczekiwanie, które jest fajne, które my chcemy. Pokazujemy też jakby, jakie działania się sprawdzają w kontekście tego, co się sprawdza, co warto powielać, że tam też właśnie z tych dobrych rzeczy warto się uczyć, nie? Że tam jest cała kopalnia wiedzy odnośnie tego, co zrobiliśmy dobrze, co nam poszło, czego się nauczyliśmy, że to jest, no, że to w ogóle buduje taką organizację uczącą się, cały czas uczącą się, nie? I na błędach, i na świętowaniu, na tym, co idzie, co nie idzie, na eksperymentowaniu, że my tam ciągle budujemy tą świadomość, że tam jest po prostu ciągle wrze w tym garze, tak naprawdę. Tak jakbyśmy to poszło w tą stronę, tak jak myślałam. To, co mi w głowie tak się pojawia, to takie przejście od winny, bo jest taka kultura, okej, może za to nie odpowiadałeś, bo nie miałeś narzędzi i tak dalej, ale jesteś winny za to, co się stało, przez winny, odpowiedzialny, przez potem w ogóle nieodpowiedzialne, potem na odpowiedzialne i potem to, co jest bardzo istotne, przed czym troszkę tak czy siak próbujemy uciekać, to jest współodpowiedzialne. Czyli nie, sama odpowiedzialność jest tym stopniem, gdzie jest OK. To, co jest istotne w ramach zespołów, to jest ta współodpowiedzialność, ale współodpowiedzialność jest związana z tym, że mamy wpływ, tak? Mamy sprawczość i możemy działać, bo jeżeli tego nie mamy, nie zapewniliśmy sobie, nie zapewniliśmy zespołowi, to wszelkie działanie jednak odpowiedzialne, ale niby jest sprawcze, no jest takie troszkę... No, nie fair i generalnie nie buduje zaufania, to znaczy by wpływa negatywnie w ogóle na całe środowisko. Wtedy nie chce nam się pracować. A tą współodpowiedzialnością mi się znowu odpala taka rozkmina właśnie to tutaj już,
Chyba Kasia to wrzucała, taka gotowość człowieka do bycia w turkusie, nie? I to też Milena o tym mówiła, że jak się organizacja zaczyna przemieniać, to jednak się zaczynają ludzie jakby przesiewać sami, nie? Ci, którzy mają gotowość i są i chcą, a ci, którzy jeszcze nie są na to gotowi. I ostatnio w takich właśnie rozkmin byłam na mszy i tam czytany był list i właśnie tak jakoś wpadłam na to, tak odkryłam to, że w sumie to jest tak, że często gęsto właśnie ludzie mówią, że o, ja to bym chciał w takiej organizacji turkusowej, żeby tak zadbali o nas, o ludzi, żeby nam dali przestrzeń, ale że często gęsto to jest, że to często jest właśnie mówienie z poziomu, ja bym chciał, żeby mi dali, nie? Chcę, żeby mi dali więcej przestrzeni, chcę, żeby mi dali więcej tego, nie? A nie ma takiej świadomości, że ja tutaj przychodzę współdziałać i współpracować i współtworzyć, nie? To już nie jest, jak ja zatrudniam się w tej firmie, to już nie jest twoja firma, właścicielu, tylko to już jest nasza firma. To już nie jest twoja przestrzeń, tylko to jest nasza przestrzeń. To już nie są twoje pieniądze, które wypracowujemy, tylko to już są nasze pieniądze. Że jakby mało jest tej takiej świadomości i gotowości do bycia partnerem, do bycia wspólnikiem po prostu, nie? Że ja nie jestem pracownikiem, ja tu jestem wspólnikiem. Mhm. Trochę, tak sobie myślę, że to jest taka duża rzecz do przewartościowania się w naszych głowach, a to jest trudne, bo my całe życie byliśmy odbiorcami systemu edukacyjnego, odbiorcami świadczeń różnego typu, że my jesteśmy w takiej zemrzeni w tej kulturze, która jest, no, ubezwłasnowolnia nas trochę, nie? I przebudowanie tego w swojej głowie to jest bardzo duża rzecz. Myślę, Andrzej, o tym, co mówiłeś przed chwilką i tak sobie pomyślałam, że można by to jakoś usystematyzować w czasie. Te rzeczy, o których mówiłeś, one są z przeszłości, a w teraźniejszości jest zupełnie inaczej. I faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś nie jest gotowy na takie zarządzanie zmianą, że okej, mamy sytuację taka, która jest, tylko cały czas jest jedną nogą w przeszłości, szuka tego winnego, odpowiedzialności, albo w sobie szuka tego, nie jest w stanie się rozstać jakby z tą myślą, z tymi emocjami i nie jest gotowy na nowe rozwiązania, to nie może wejść w kolejny etap. I może faktycznie dobrze by było czasami rozrysowywać to w taki sposób, że błędy, odpowiedzialności związane z tym, różne sprawy wydarzyły się w przeszłości, a teraz jesteśmy w nowym punkcie i dobrze byłoby robić takie sprawdzenie, czy jesteśmy jeszcze w takim momencie konfliktu, który trzeba rozwiązać, czy my mamy jeszcze w sobie jakąś taką niemoc przejścia jakby dalej do kolejnego etapu i czy jesteśmy gotowi na taką zmianę, że teraz pojawia się potrzeba tego zarządzania zmianą, musimy coś zmienić, bo pojawił się jakiś błąd, czy my jesteśmy gotowi przyjść na następnego etapu, żeby go rozwiązać. To, o czym mówisz, to jest takie tkwienie jakby w takim miejscu pomiędzy przeszłością a przyszłością, ale ono nie jest gotowe na zastosowanie jakichś narzędzi, które mogłyby to rozwiązać. I myślę, że to jest bardzo istotne w wielu miejscach i bardzo mało się o tym mówi przy zarządzaniu, że najpierw trzeba odciąć te wszystkie jakby kupony, które do nas przyszły po popełnieniu błędu i dopiero wtedy jesteśmy gotowi na kolejne działania, bo inaczej one będą cały czas jakoś tam wybrzmiewać i będą się pojawiać i w przyszłości i rozliczanie tego chyba jest takim kluczem do tego, żeby pójść dalej. Czyli jest tam trochę to, co się dzieje właśnie w Agile'u, gdzie mamy tak zwane retrospekty, gdzie my siadamy i się zastanawiamy, ok, jak nam poszło, co było dobre, co było złe, z czego wynikało to złe, dlaczego popełniliśmy te błędy. I tak. Tutaj na pewno jest dużo do zrobienia. I znowu, jak to na sporej części spotkań też są hasła i turkus, zróbmy turkus, wdróżmy turkus. I dość często wtedy się pojawia, aha, ale czy turkus się wdraża? Nie ma tutaj takiej jednej odpowiedzi, bo znowu, możemy patrzeć na różne modele. Ja sobie patrzę na takie trzy perspektywy. Ja, my jako zespół, czyli ja plus ja, czyli drugie ja i organizacja. I z poziomu ja to nie mówimy o żadnych wdrożeniach, mówimy o rozwoju, o budowaniu świadomości, o przepracowaniu ograniczeń, które nam przeszkadzają, jeżeli czujemy, że nam przeszkadzają.
na poziomie my, czyli tego zespołu, czyli najbliższych osób, z którymi współpracujemy, też w dużej mierze jest wzajemne uczenie się siebie, jak działamy, co robimy, jakie mamy wartości, gdzie są wspólne, a czym się na poziomie potrzeb charakteryzujemy. Tutaj dodatkowo wchodzi wspieranie się pewnymi narzędziami od strony i procesów, i zasad, i pewnych ceremonii. I takie, jak mówimy już o wdrożeniu, no to są wdrożenia pewnych podejść, rozwiązań na poziomie organizacji. I to są te narzędzia, które wspierają i utrzymują podejście turkusowe, bo takowe są. No zupełnie inaczej jest podejście, zupełnie inaczej wygląda podejście do podejmowania decyzji. Zupełnie inaczej, znaczy no inaczej niż taka tak zwana karykatura organizacji, bym powiedział, wygląda podejście do rozwiązywania problemów. Inaczej wygląda proces rekrutacji też. Tam ta podmiotowość i partnerstwo bardzo mocno zmienia to podejście. I tutaj to, o czym też Nadia powiedziałaś, w ramach tego błędu też to jest z perspektywy ja, z perspektywy zespół i ten podział na czas to było, na to już nie mamy wpływu i nie ma co aż tak bardzo rozdrapywać, ale trzeba wyciągnąć wnioski jak najbardziej tak. A propos tych też decyzji, bo to jest właśnie to, że jednak nie ma jakichś uniwersalnych sposobów na podejmowanie decyzji w turkusowych organizacjach, bo są takie miejsca, gdzie się tą decyzję podejmuje za jednostronną zgodą, obopólną zgodą, a są takie miejsca, gdzie po prostu się przeprowadza konsultacje społeczne i osoba, która wychodzi z jakąś propozycją, ma zadanie odbyć konsultacje społeczne, a potem odpowiedzialnie podejmuje decyzję, że podaje werdykt. Skonsultowałem społecznie, to i te osoby mi się tam dołączyły do konsultacji, podjąłem taką i taką decyzję i tą decyzję ogłasza, więc jakby są bardzo różne modele, że Spotify mają zrobione tak, że te zespoły jednak mają bardzo odpowiedzialność za coś jednego, bardzo konkretnego i oni mają tam możliwość podejmowania decyzji w ramach tej swojej tego swojego obszaru odpowiedzialności i mają coś takiego właśnie jak alias małpa decyzja, mają takiego maila i każdy zespół, jakąkolwiek by decyzję nie podjął w całej organizacji, wysyła maila do wszystkich, że w tym i w tym temacie została podjęta taka i taka decyzja, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, tutaj masz materiały. I oni na przykład działają w taki sposób, że zespoły podejmują swoje decyzje i wysyłają informacje do wszystkich. Jak ktoś będzie sobie chciał, to sobie zerknie do maila i będzie mógł się do tego ewentualnie odnieść, poczytać, zobaczyć, sprawdzić. Więc jakby no, to jest tutaj to, że oni sobie tak to przyjęli i to tak trochę jest z tymi organizacjami holokratyczno-turkusowo, jakkolwiek je nie nazwiemy, że jakby one muszą sobie te swoje ramy wypełnić same i akurat Spotify wypełnili je tak. A liderzy, jak myślicie, będą potrzebni? Co wy myślicie w ogóle właśnie, Nina, tutaj, że wy zrezygnowaliście z menadżerów? Co z No, my tymi zrezygnowaliśmy ze menadżerami? struktury takiej kierowniczej i menadżerów jakby awansów, chociaż naturalnie mamy liderów i tak ich nazywamy. Mamy też taką małą grupę, którą nazywamy rdzeniem. I ta nazwa mi się podoba, jest jakaś tożsama ze mną. Ale muszę ci, Magdo, podziękować, a propos, nie odpowiem ci na twoje pytanie, tylko po prostu taki miałam moment, aha, nie? Bo ja jestem takim człowiekiem, co to jest bardzo skoncentrowanym na celu i jak zakończam jeden projekt, to idę do następnego. I już tyle razy w swoim życiu się dowiedziałam, że wcale się na nim nie skupiam i go nie świętuję. I ani go nie świętuję, ani go nie analizuję, po prostu idę dalej. I to był dla mnie jakiś taki totalnie odkrywczy moment, że to, że ja tego nie robię, to po pierwsze warto by to robić, no ale to, że ja tego nie potrzebuję, to nie znaczy, że cały zespół tego nie potrzebuje. I teraz po prostu pomyślałam sobie, że to jest totalnie taki brakujący puzzle, który tak wiele zmieni. I widzę to i bardzo dziękuję, bo w sumie już nie raz o tym czytałam, kurde, jakoś nie odniosłam tego do siebie. Super, bardzo dziękuję. Te retrospekcje, analiza, poświętowanie, cały ten obszar. Widzę teraz dopiero, słuchajcie, na tej piramidzie, którą mamy przed oczami, że tam jest świętowanie i w ogóle nie widziałam tego wcześniej. Popatrz, jak to działa, nie? Tak, tak. Świadomość, ta percepcja, nie? Że coś to Tak. nie jest w naszym Bo obszarze mam taki. zainteresowania. Tak, bardzo wartościowy moment i, to, i po prostu totalnie, jak to ja, totalnie biorę i wykorzystuję od razu. Właśnie Zastanawiam się. działanie. Tak.
I to jest chyba też taki element charakterystyczny, moim zdaniem, dla organizacji samozarządzających się, że my bierzemy i kujemy, nie? Że to nie jest tak, że my oglądamy 3 lata daną koncepcję, tylko testujemy ją. I to jest też właśnie charakterystyczne między innymi dla Spotify'a. Oni po prostu testują. Pojawia się koncepcja, to przetestujmy, zróbmy jedną, drugą, trzecią iterację, wyciągnijmy wnioski, zostajemy z tym, czy nie zostajemy. Jest bardzo pragmatyczne podejście. Czyli te eksperymenty na dole, tak? Tak, tak. Te eksperymenty są tam szalenie ważne. Ja mam zanalizowany zespół pod kątem Frisa i we Frisie jest taka skala. Po jednej stronie mamy eksperymenty i improwizację, po drugiej stronie mamy zasadę, metodyczność. Mhm. I w moim całym zespole są tylko 2 osoby po stronie eksperymenty, improwizacja. Ja i dziewczyna, którą zatrudniłam w lipcu. Cała reszta jest po stronie zasady, metodyczność. Ale widzę, że to wcale nie znaczy, że oni nie muszą chcieć eksperymentować, tylko trzeba im pokazać, jak eksperymentować, jakby to też jest fajne, nie? Dać te ramy na eksperymentowanie i przestrzeń. Tak. Bo jakby wszystko właśnie wymaga struktury, nie? W tych organizacjach jednak, w każdej, ale w tych turkusowych również, rzeczy po prostu wymagają ustrukturyzowania, one się nie dzieją same z siebie, nie? To, że my sobie powiemy, że chcielibyśmy eksperymentować, super, nie? Ale teraz podejmijmy decyzję jak. Bo to jest ta cały czas decyzyjność, wokół której wszystko się kręci. Temat ciekawy, to jak chcemy... Brakujący element tego eksperymentowania to jest ta retrospekcja właśnie. Mhm. Bo ja poszłam tylko w eksperymenty, zamiast... No właśnie, że to jest... Ciągnąć wnioski, nie? To nie to sensu eksperymentować bez wniosków, no jakiś w ogóle... Bez sensu, dobra. Ale teraz odchodząc od turkusowego, nieturkusowego, to w każdym działaniu najpierw warto sobie postawić pytanie, po co to robię, tak? Czyli po co eksperymentuję też, nie? I wtedy nam te domknięcia będą się pojawiały, bo jak sobie zadaję pytanie po co, to potem aha, eksperymentuję, bo chciałem sprawdzić to i to. To jak to wychodzi, potem na retro to będzie wychodziło. Więc to bez dwóch zdań tutaj ważne. To, co mnie też w Spotify'u może nie zaskoczyło, nie uderzyło, ale jakoś tak mnie może nawet ucieszyło, to, że oni mówią otwarcie, że mają CEO i że to jest ich założyciel i mówią o nim jako o człowieku z wizją. Że to jest człowiek, który ma wizję i tak pomyślałam, że to jednak tak musi być, że muszą być ci, może nie menadżerowie, tylko właśnie liderzy, ludzie, którzy mają jakąś wizję i ją w formie dialogu, słuchania innych, oglądania, nie wiem, rynku, jak w jakiś sposób konstytuują, bo jednak bez tych liderów w samozarządzających się organizacjach mam wrażenie, że to nie pójdzie daleko, że musi być ktoś, kto... Są ludzie, którzy mają wizję, są do przodu i są w stanie posklejać różne puzzle i zrobić z nich i przekuć je w jakiś konkret, a są ludzie, którzy są w stanie do tej wizji się dorzucić. I właśnie to jest też tak, jak to już mówiliśmy, nie? Świadomość zespołu i zasobów w zespole, że mamy wizjonera, to niech tworzy wizję. Mamy kogoś, kto rozkminia zagrożenia i jest realistą, to niech nas wprowadzi do realiów, że jednak musimy, nie możemy polegać, że to się wszystko samo urodzi, że musi być ktoś, kto to poprowadzi, ktoś, kto będzie jakby świadom procesów wyżej albo mechanizmów i ktoś, kto będzie jakieś dane wnosił, więc moim zdaniem w tych organizacjach liderzy, nie menadżerzy, ale liderzy są szalenie istotni. Tak sobie myślę. Mamy, Magdo, 11:13, więc już jesteśmy po czasie, stąd też nas jeszcze troszkę mniej zrobiło, więc chyba byśmy domykali. Tak? Tak, no to domknijmy. Co wy dzisiaj z tego wynosicie i do widzenia, nie? Ha, ha, ha. Ja ze swojej strony tylko powiem tyle. Dziękuję Wam za bardzo fajną dyskusję, za to, że każdy z Was się różnymi rzeczami podzielił i że mogliśmy sobie powymieniać te idee. Ja na pewno sobie pozbierałam parę rzeczy też inspiracji książkowych i na pewno rebeliantów korporacyjnych sobie poczytam. To, co to wnosił Daniel. To ze swojej strony tyle. A u Was? Jak tam podsumowanie dzisiejszego śniadania? Bardzo mi się podobało i bardzo dużo rzeczy sobie też poukładałam. Czasami trzeba je nawet wymówić, żeby sobie je poukładać, ale bardzo trafiło do mnie to, o czym Milena mówiła. Ja faktycznie też się boję eksperymentów i też biorę udział teraz w takim projekcie, w którym już przechodzimy do testów, ale jeszcze mówię, to jeszcze dopracujmy coś. Teraz sobie uświadomiłam, że
że musimy zacząć testować, a przestać jeszcze opracowywać i opracowywać z góry tą koncepcję, tylko zacząć eksperymentować. Dzięki, bo to mi się bardzo przyda teraz. Teraz to jest taki moment, w którym bardzo tego potrzebowałam. Dziękuję. To takie właśnie podejście w Agile'u i w Turkusie jest, że nie dążymy do tego, żeby było najlepsze. Dążymy do tego, żeby było good enough. Wystarczająco dobre, jak już daje wartość, nie dążymy do perfekcji, bo to zajmie nam za dużo czasu, za dużo kosztów, a to w trakcie i tak będziemy doskonalić używając. Ja tutaj, Magda, chciałem podziękować sobie za ten rysunek, bo on niby jeden rysunek, ale zawiera w sobie bardzo dużo rzeczy do przemyśleń, bardzo wielkiego takiego uporządkowania. Wokół tego rysunku możemy sobie gadać cały dzień i będzie dużo rzeczy wychodzić. Ja sobie z tego wynoszę z jednej strony dość luźną dzisiaj formułę spotkania, możliwość takiego troszkę bliższego też pogadania. Dzięki temu, że nas było mniej, to super. No i przede wszystkim ten rysunek i trochę przemyśleń z tym związanych, też wokół błędu, tak, z różnych perspektyw. O, dzięki za to. Dzięki. No tu mamy. Kasia nam jeszcze została i Alicja. Czy Kasiu, chcesz się podzielić jakimś przemyśleniem? Ja z dzisiejszego spotkania na pewno wyniosłam już troszeczkę notatek, jeśli chodzi o jakieś pomysły i pewne wnioski. Taki nawet wniosek sam do mnie, to ja również boję się eksperymentowania i też jestem właśnie tutaj taką osobą, która ma problem z podejmowaniem decyzji takiego postawienia kropki nad i. Raczej zawsze staram się sprawdzić daną kwestię z różnych perspektyw. I to jest gdzieś ten taki bloker, więc dzięki Wam za takie uświadomienie mi jeszcze tego problemu, że czasami trzeba odpuścić i czasami pójść dalej i po prostu zacząć. No myślę, że sporo tutaj kwestii takich nowych do przemyślenia mi się pojawiło, dlatego dzięki wielkie za spotkanie. Dziękuję również za te namiary, jeśli chodzi o kolejne spotkania. Myślę, że pojawię się w przyszłym tygodniu na krakowskim popołudniowym śniadaniu. Tak więc będę z Wami w kontakcie. Super. To jeszcze ja zostałam. Ja też bardzo dziękuję za dyskusję. Też bardziej słuchałam niż brałam w niej udział. To naprawdę fajnie jest posłuchać właśnie takiego innego, świeżego spojrzenia. I też dla mnie bardzo dużą wartość miało to przybliżenie tej pracy w Spotify'u, bo ja w mojej przeszłej firmie miałam przyjemność pracować w takim systemie, natomiast już teraz rozumiem, czego brakło, bo tam rzeczywiście poza tym podziałem na tryby i składy, no to tak jak słyszałam, niewiele tych rzeczy zostało przeniesionych i w sumie taka też kolejna chyba nauka dla mnie, że jednak jakby taki suchy schemat to nie wystarczy, że właśnie przy takich zmianach warto jest się zastanowić, dlaczego coś chcemy zmienić i co chcemy wyciągnąć. No, także bardzo dziękuję. Bardzo wartościowe spotkanie. Dzięki. Dzięki wielkie. Reasumując, dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie. Mamy godzinę 11:18. Zapraszamy na następne turkusowe śniadania we Wrocławiu w każdy drugi piątek miesiąca, w Łodzi w każdą pierwszą środę miesiąca, w Krakowie co miesiąc trzeba obserwować, w Cieszynie, w Warszawie co miesiąc, w Kaliszu też chyba co miesiąc, nie wiem, co tak wygląda. Poznań w tej chwili trochę się wyluzowało i Trójmiasto się wyluzowało, ale warto patrzeć, co ciekawe tematy. I to właśnie jest miejsce do tego, żebyśmy sobie z różnych perspektyw dzielili się swoimi doświadczeniami, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś zna z nas wie lepiej, bo tak nie jest. Po prostu mamy różne doświadczenia, różne perspektywy i warto je wymieniać i to jest ta wartość. Przepraszam, wartościowe, żeby jednak podchodzić do tego turkusu jako do takiego, jak w Agile, do frameworku, który trzeba umieć sobie samemu gdzieś tam wypełnić i nie ma uniwersalnych rozwiązań. To jest taka moja myśl na koniec dla mnie. Dzięki. Dzięki wielkie. Zamykamy spotkanie. Pa, miłego dnia, cześć. Pa.